Otwieram 48. sesję Rady Miejskiej w Radlinie na 15 radnych. Na ten moment obecnych jest 13. Dwoje radnych jest w drodze na salę obrad, więc niebawem przybędą. Radny Wiesław Polnik jest nieobecny. Obrady są więc prawomocne, kworum jest zachowane. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję burmistrzów, pracowników urzędu i pracowników jednostek samorządowych, miejskich i wszystkich radnych. Jak zwykle przypominam, że obrady są nagrywane i transmitowane w sieci internet i proszę, żeby osoby zabierające głos nie podawały danych osobowych osób trzecich, chyba że mowa o osobach publicznych i w związku ze sprawowaniem funkcji publicznej. Przypominam, że obowiązujące zasady przetwarzania danych są wywieszone przed drzwiami sali posiedzeń. Czy do przedstawionego porządku obrad radni mają jakieś zastrzeżenia, uwagi? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi. Debata nad raportem o stanie miasta. Raport ten na komisjach był omawiany przez pana sekretarza Piotra Absalona, który również w tym momencie będzie nam ten raport referował. Będzie prezentacja. Włączymy tam jakąś dekorację do mojego wystąpienia. Dzień dobry Państwu. Raport o stanie miasta, czy o stanie gminy i wotum zaufania to zadania, które pojawiły się w 2018 roku w ustawie o samorządzie gminnym. Weszły w życie od początku tej kadencji Rady i pierwsze raporty były składane, przedstawiane w 2019 roku we wszystkich gminach w Polsce. Raport jest podsumowaniem działalności burmistrza w roku poprzednim. Dotyczy realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady. Rator jest rozpatrywana tej samej sesji, co udzielanie lub nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Po przedstawieniu raportu prowadza się debatę. W debacie mogą brać udział mieszkańcy. Po debacie Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania jest takim... Trzeba w ogóle mieć świadomość, że sam raport i wotum zaufania to takie działania polityczne albo merytoryczne w odróżnieniu od absolutorium, które dotyczy działalności finansowej. Pojawiło się to rozwiązanie w związku z licznymi wnioskami, w szczególności radnych w dużych gminach, dużych miastach, gdzie chcieli oni czasem wyrazić swoją dezaprobatę wobec działalności merytorycznej prezydenta miasta, a równocześnie działalność finansowa była poprawna. Więc czasami bywało tak, że nie udzielali absolutorium, co było kwestionowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe potem w ocenie, gdyż budżet był realizowany prawidłowo. Stąd chcąc wyrazić dezaprobatę wobec działalności merytorycznej, wymyślono takie rozwiązanie, parlament wdrożył to rozwiązanie z wieloma innymi zmianami w 2018 roku i od tego czasu, czy od 2019, to rozwiązanie funkcjonuje. Dla nas być może informacje typu, że mieszkańcy mogą brać udział w debacie, że radni mogą występować bez ograniczeń czasowych, bo takie zapisy też tam są, są dla nas takie trochę dziwaczne, bo my nigdy z tym problemem nie mieliśmy tutaj w Radlinie. U nas zawsze przewodniczący czy przewodnicząca umożliwiali mieszkańcom wypowiedzenie się na sesjach, podobnie jak radni nie mieli ograniczeń czasowych w swoich wypowiedziach. Więc te zapisy, które tutaj są jako coś niezwykłego dla niektórych gmin, dla nas jest czymś zupełnie oczywistym, że tak powinno być. Więc nie jest to jakieś bardzo dziwne dla nas rozwiązanie. Teraz o raporcie. Nasz raport jest pracą zbiorową. To znaczy ten raport został przygotowany przez pracowników jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych urzędu. Następnie był scalany, ujednolicany. Tutaj tą pracę wykonał w dużej mierze referat rozwoju, trochę z moim udziałem.
Staraliśmy się, aby raport był dokumentem czytelnym i nie za długim. I podobny w swojej organizacji do poprzednich raportów. Czytelny i za długi oznacza, że żeby był dostępny dla przeciętnego czytelnika, to raport nie jest napisany językiem specjalistycznym, nie jest napisany dla ludzi, którzy dobrze znają samorząd. Jest także napisany, znaczy dla nich też, ale głównie dla ludzi, którzy o samorządzie wiedzą niewiele, ale z raportu mogą się dowiedzieć, jak gmina funkcjonowała w roku poprzednim. Oczywiście jest coś za coś. Czyli to, że on jest dokumentem czytelnym i nie za długim, powoduje, że nie wszystko w tym raporcie się znajdzie. No nie można, jeżeli chcielibyśmy napisać o wszystkim, to ten raport by urósł nie, jak ma teraz te niecałe 50 stron, tylko miałby na przykład 200 stron. To wtedy pytanie, kto by go przeczytał z zrozumieniem na dodatek jeszcze. Więc wiemy o tym, że przyszły takie czasy, w których ludzie czytają dłuższe teksty niechętnie. Stąd też wydaje się, że ten trzeba wybrać pewne optimum i staraliśmy to się zrobić. Zaletą takiego podejścia jest też możliwość porównania tego raportu z poprzednimi raportami, czyli danych, które mamy, twardych danych, danych liczbowych, które mamy w tym raporcie, z danymi z lat poprzednich. W efekcie można wywnioskować, jak zmienia się sytuacja miasta. Część takich zestawień już jest zrobione w raporcie, czyli w raporcie mamy pewne tabele, które pokazują dane z kilku lat, pozwalające nam zobaczyć, jak dana zmienna, czy dany wskaźnik zmienia się w naszej sytuacji. No i tyle może, jeśli chodzi o typowy wstępu. Teraz bym przeszedł, krótko omówił, co w tym raporcie mamy. Mamy pierwszy, jest podzielone na pewne rozdziały. Rozdziały są według pewnych polityk, które prowadzi miasto. Wydaje się, że ochrona środowiska jest bardzo ważnym, być może najważniejszym tematem, którym się w tej chwili, który dotyczy naszych mieszkańców. Ochrona środowiska nam się kojarzy przez ochroną z czystością wody i powietrza. Jak z czystością wody miasto sobie doskonale poradziło, bo już od lat w zasadzie mamy praktycznie 100% miasta skanalizowane, zostały minimalne liczby budynków, które nie są podłączone, ale to wynika przede wszystkim z problemów technicznych. Mamy tutaj taką piękną mapę na korytarzu, którą dostaliśmy w prezencie od prezesa PEWiK-u, która pokazuje, jak wygląda sieć wodociągowa i kanalizacja w Radynie. Tutaj cywilizacyjnie już jesteśmy zdecydowanie do przodu. Myślę, że jesteśmy w czołówce Polski, jeśli chodzi o procent skanalizowanych budynków, czyli liczbę skanalizowanych budynków w stosunku do wszystkich budynków. Strumyki w Radynie są czyste. Ale z drugiej strony mamy problem z powietrzem. Tak jak większość gmin w województwie śląskim czy w województwie małopolskim, jakość powietrza, szczególnie w zimie, pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Macie Państwo opisane w tym raporcie, jakie działania w tym dziedzinie miasto robiło. Chciałem podkreślić, zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na punkt konsultacyjny czystego powietrza. Okazało się, że ten punkt jest szalenie potrzebny, że mieszkańcy chętnie korzystają z tego punktu i składają wnioski następnie o dofinansowanie działań dotyczących czystego powietrza, czyli ocieplania budynków, wymiany źródeł ciepła. I ten punkt cieszy się na tyle dużą popularnością, że jesteśmy w czołówce polskiej cały czas, jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków w stosunku do liczby mieszkańców. To dotyczy nie tylko naszego województwa, ale całej Polski. W ogóle województwo śląskie jest tutaj najaktywniejsze, jeśli chodzi o działalność w ramach tego projektu Czyste Powietrze. Także w tym obszarze mamy gospodarkę odpadami. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ilość odpadów, które zebraliśmy w roku poprzednim, 2021, jest dość wyraźnie niższa niż w latach wcześniejszych. Być może jest to efekt pandemii i zmniejszenia liczby zakupów, czyli ludzie przestali albo mniej kupują. W efekcie mają też mniej opakowań, bo mniej opakowania tworzą jednak odpady. I stąd ta ilość odpadów się zmniejszyła. W ogóle efekt pandemii w całym raporcie jest tam w wielu miejscach widoczny. On jest wprost wpisany, że pandemia spowodowała to i to i to, ale czasami nie trzeba, nie jest to napisane, ale widać to, że pewne dane są inne, a wynika to w wielu przypadkach właśnie z pandemii. No, mocno zmieniła się miasto, w ogóle cała Polska z powodu pandemii w zeszłym roku. No w tej chwili pandemia odpuściła, nie wiemy na jak długo, natomiast pojawia się wojna w Ukrainie, która też pewnie będzie widoczna w raporcie za ten rok, bo też wyraźnie odczuwamy w działalności miasta ten efekt.
Mamy tam także opiekę nad zwierzętami i mamy też o roślinności w mieście, jest taki oddzielny podrozdział. Zwracam uwagę na tabelę, w której jest podane, ile mamy nasadzeń, ile wycinek w mieście. Widać, że liczba nasadzeń jest zdecydowanie większa niż liczba wycinek. Oczywiście argument jest taki, no jedno duże drzewo to coś innego niż kilka małych, w sensie produkcji tlenu czy czystości, to jest oczywiste. Te małe drzewa, które są, bo nie sadzi się drzew bardzo wielkich, no, znaczy pewnie jest to możliwe, ale bardzo kosztowne i mało efektywne. Natomiast te drzewa urosną po paru latach czy po parunastu latach. Natomiast no, jakaś działalność w tej dziedzinie musi być prowadzona, ale widać, że ta działalność jest racjonalna, że ilość, czy tam liczba drzew i krzewów sadzonych jest zdecydowanie większa niż wycinanych. Rok w rok praktycznie. Tam jest też taki wykres zrobiony. I tutaj jeszcze mamy takie podrozdział wsparcie dla organizacji pozarządowych. Otóż wsparcie dla organizacji pozarządowych mogło być oddzielnym rozdziałem, ale zdecydowaliśmy się wprowadzić to do każdego tematu merytorycznego. Czyli jak mamy temat ochrony środowiska, to jakie wsparcie udzielaliśmy w tym obszarze. Jeżeli będzie obszar sportu, to też będzie jakie wsparcie w tym obszarze udzielaliśmy dla organizacji pozarządowych. Następnym rozdziałem jest polityka oświatowa. Polityka oświatowa zawiera tutaj wiele statystyk różnego typu. Też jest to statystyka kilkuletnia. Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na wakacje z sercem, czyli pomysł pół kolonii w mieście, które odbywały się zeszłego lata w szkołach naszych. Tutaj znowu trzeba podkreślić pandemię. Pandemia mocno zaszkodziła nam wszystkim w sensie kontaktów międzyludzkich. Każdy, przynajmniej ja to wyraźnie czułem, ale pewnie każdy nas to gdzieś tam czuje, mniej lub bardziej. A dla młodzieży i dzieci jest to rzecz priorytetowa. Dla nich te możliwość kontaktu z rówieśnikami jest rzeczą podstawową i wiemy o wielu problemach natury psychicznej u dzieci w tej chwili spowodowanych właśnie brakiem kontaktów międzyludzkich, że dzieci sobie nie radzą społecznie po prostu. I te półkolonie niewątpliwie taką rolę też pełniły, aby poprawić te relacje między młodymi ludźmi. I działalność świetlicy środowiskowej chciałbym, to jest podrozdział 2.5. Świetlica w okresie pandemii znowu cały czas działała, cały czas, mimo że musiała być zamknięta w jakiś tam sposób, ale cały czas bardzo mocno wspierała dzieci i to są dzieci najczęściej z rodzin z problemami. I też dużo dobrej roboty zrobiła w tym obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w okresie trudnym dla nich. Nie dość, że oni, te dzieci już miały trudno w swoich rodzinach, na to nałożyła się jeszcze pandemia, więc rola świetlicy tutaj jest nie do przecenienia na pewno. Następnym obszarem jest, o, coś mi się zgubiło, miała być jeszcze polityka społeczna, ale się zawieruszyła. Wydawało mi się, że była. W prezentacji polityka społeczna to i zdrowie, i badania, i polityka, i działania społeczne prowadzone przez między innymi nasze służby społeczne. I chciałem podkreślić tam wsparcie finansowe jako pierwszą rzecz. Wsparcie finansowe jest w Ośrodku Pomocy Społecznej bardzo wysokie, to są duże kwoty. Przy największa kwota ponad 18 milionów to są świadczenia wychowawcze, czyli popularnie zwane 500+. Ta część w następnym raporcie się już nie pojawi, bo 500+ zostało przekazane, całe te transfery finansowe, które wchodziły do budżetu gminy, wychodziły z budżetu gminy, już nie będą pokazywane, bo ich nie będzie po prostu w przyszłym roku. Natomiast pozostałe świadczenia będą. Oprócz tej pomocy warto prosić o pomoc niefinansową. Otóż Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje bardzo poważną pracę, jeśli chodzi o taką działalność socjalną. Państwo radni macie okazję się z tym zapoznać przy okazji sesji dotyczących tejże działalności. To i w marcu, i w kwietniu były, w ostatnich miesiącach były te tematy poruszane. Spora liczba rodzin korzysta z tego typu wsparcia. I chciałem podkreślić, że wsparcie mieszkaniowe, energetyczne. Otóż my jako miasto wydawaliśmy w zeszłym roku zarówno dodatki mieszkaniowe, jak i dodatki energetyczne. Są dodatki dla rodzin o niezbyt wysokich dochodach, przynajmniej te pierwsze, o niezbyt wysokich dochodach, które służą pokryciu części kosztów mieszkań.
Do tego dochodzą takie energetyczne dla ludzi, tak zwane zmniejszanie ubóstwa energetycznego, tak się ładnie to nazywało, czy nazywa. Te dodatki energetyczne przestają funkcjonować od nowego roku. W tej chwili to wsparcie będzie nazywało się świadczenia osłonowe. Osłonowe jest czymś szerszym niż energetyczne, bo tam dotyczy całego problemu energii. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w tej chwili widzimy gwałtowny wzrost cen nośników energii, wszystkich. Nieważne, czy weźmiemy gaz, czy weźmiemy benzynę do samochodów, czy weźmiemy węgiel kamienny, czy drewno. Wszystkie te nośniki energii są bardzo mocno drożeją i problem ubóstwa energetycznego prawdopodobnie, znaczy na pewno wzrośnie nam w mieście. Czyli więcej rodzin stanie się ubogich energetycznie, czyli będą mieli kłopot z pokryciem, zapewnienie sobie jednego z podstawowych funkcji, jakim jest ciepło. No, akurat w naszym klimacie potrzebujemy dogrzewać mieszkania czy domy i te koszty będą wyraźnie większe w tym roku. No i wyzwanie dla miasta też niewątpliwie w tym obszarze będzie odpowiednio wyższe. Do tej pory te dodatki energetyczne to były takie dość symboliczne kwoty, bo to było kilkadziesiąt złotych najczęściej miesięcznie. Tym niemniej dla niektórych rodzin stanowił to jednak konkretną pomoc. To są też wszystko zadania zlecone, czyli to są znaczy, dodatki energetyczne to zadania zlecone, czy ubóstwo energetyczne pokonywanie. Dodatki mieszkaniowe to z kolei zadanie własne. Jeśli chodzi o kulturę, czyli następny punkt, o mamy kulturę, już mamy, to kultura także walczyła z pandemią. To znaczy działalność Miejskiego Ośrodka Kultury czy Biblioteki była ograniczana wyraźnie z powodu pandemii. Tym niemniej te instytucje starały się funkcjonować tak dobrze, jak tylko można. I te instytucje organizowały różnego typu eventy. Część z tych eventów była przeniesiona do sieci, do internetu. A część odbywała się na żywo, jak było to możliwe. Znowu w czasie ferii i wakacji, ferii zimowych i wakacji letnich Miejski Ośrodek Kultury organizował zajęcia dla dzieci i młodzieży. One pełniły tą rolę integracyjną, tą rolę rozwojową dla tych ludzi młodych, bardzo ważne. Macie Państwo wypisane w obszarze kultury sukcesy, jakie osiągnęły poszczególne różnego typu jednostki działające, grupy działające na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury. Tutaj się rzuca w oczy szereg sukcesów mażoretek, a nie tylko. Także macie Państwo wypisane, podane, jakie stowarzyszenia otrzymywały wsparcie na rzecz działalności kulturalnej. To na sam koniec jest. Jeśli chodzi o kulturę fizyczną i sport, to mamy tutaj na myśli jakby przede wszystkim działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który najdotkliwiej został dotknięty przez pandemię, znaczy najdłużej był zamknięty, gdyż baseny, sauny to była ostatnia rzecz, która została otwarta, którą dopuszczono do działalności. Stąd MOSiR, który pełni dwie funkcje. Jedną funkcję jest organizację tej działalności kulturze fizycznej i sporcie, ale także wsparcia, pomocy dla klubów sportowych generalnie, udostępnianie im miejsca, wsparcie w sensie logistycznym, organizacyjnym. To jest także duża część działalności tejże jednostki. Akurat Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak poszczególne kluby sportowe. Ile tu mamy? 2, 4, 6, 8, 9 tu jest wypisanych tych klubów, czyli całkiem sporo. Czasem nie jest to łatwa współpraca. Oczekiwania klubów są duże, czasem wręcz trudne do spełnienia. Tym niemniej współpraca układa się, myślę, bardzo dobrze już od wielu, wielu lat. Kluby także korzystają równolegle z naszego wsparcia, w sensie jako organizacje pozarządowe mogą sięgać po dotacje i te dotacje dla klubów są całkiem spore, bo w zeszłym roku było to ponad 500 tysięcy złotych dla organizacji sportowych, czy na działalność sportową może tak. Jeśli chodzi o efekty finansowe, bo one są wypisane, to widać wyraźnie, że dochody z powodu pandemii zarówno w 2020, jak i w 2021 roku wyraźnie są niższe od dochodów, które były w 2019 roku. Odbudowanie pozycji MOSiR-u w sensie korzystania przez mieszkańców z usług jest niemożliwe wyzwaniem dla tejże jednostki.
Następnym punktem mamy politykę inwestycyjną i zarządzanie mieniem komunalnym. Zaczęliśmy od wiaduktu. To była najtrudniejsza inwestycja, taka długotrwała, która się przedłużyła, została w maju zakończona. Wiadukt jest, już wiemy, jest już, zawsze zapomnieli o tym, że była inwestycja, w tej chwili po prostu po nim się jeździ, czy chodzi. Mamy także termomodernizację budynków wielorodzinnych na ulicy Mikołajczyka, termomodernizację szkoły sportowej, sportowej szkoły podstawowej numer 2, też dość duża inwestycja, ponad milionowa. Mamy remonty dróg, działalności w obszarze kanalizacji, organizacji ruchu. Może tyle. Króciutko o zadaniach państwa. Tam jeszcze tutaj mam takie zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usług. Taki króciutki rozdziałik. Chciałem podkreślić, że miasto Radlin, a dokładnie Urząd Miasta Radlin utrzymuje cały czas system zarządzania jakością ISO 9001, świadczący o tym, on jest certyfikowany, świadczy to o tym, że jakość świadczonych usług jest na odpowiednio wysokim poziomie. Certyfikacja jest zewnętrzna, przez zewnętrzne odrębne organizacje. Było to przez Polski Rejestr Statków. Obecnie jest w tym roku nowa organizacja nas certyfikowała, więc utrzymujemy cały czas to. Jest to część naszej, jest to po prostu świadectwo odpowiedniej wysokiej jakości działalności jednostki organizacyjnej, jaką jest urząd. Bezpieczeństwo ludności to następny rozdział. No nie mamy. Mamy inną prezentację niż była przygotowana, ale inną wersję. Bezpieczeństwo ludności. Zawsze ten temat był traktowany po macoszemu. Uważaliśmy, jakieś tam plany operacyjne, plany na wypadek wojny, plan akcji kurierskiej, bo to są tego typu działania. Treningi akcji kurierskiej, to wszystko wydawało nam się być takie śmieszne. Nawet mi się tak wydawało, że to takie nadmiarowe. Proszę Państwa, wojnę mamy tuż za granicą, dokładnie u sąsiada naszego. I to nie jest taka wojna, że tam się po prostu ludzie mordują, zabijają. I może się zdarzyć, że to ryzyko także musi uwzględnić tutaj wewnątrz naszego kraju. Ono jest uwzględniane na poziomie całego państwa polskiego, ale także w dużych wszystkich jednostkach u wojewody, w powiatach, także i w wszystkich gminach. Mamy pewne zadanie do wykonania. Staramy się zadania, to takie zadania planistyczne, treningowe, przygotowanie się do różnego typu działań, na przykład do wsparcia wojsk natowskich, które by się przemieszczały. To mniej więcej tego typu działania i te działania prowadzimy, przygotowanie i wydaje się, że ten temat, na pewno ten temat jest bardzo ważny. Na pewno musimy go doskonalić. Jest gdzieś tu jeszcze po drodze gdzieś obrona cywilna, która w tej chwili zawsze cały czas była po macoszemu przez państwo polskie traktowana. Zresztą nie zawsze, ale od wielu lat już jest traktowana po macoszemu. Trochę ludzie zapomnieli, że takie zadania mamy. Te zadania na pewno staną się pierwszoplanowe, być może istotniejszymi zadaniami niż te, o których żeśmy cały czas podkreślali jako te bardzo, bardzo ważne. Być może te są właśnie, bo bezpieczeństwo jest elementem najważniejszym dla człowieka. Bezpieczeństwo i to szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Jednym z bezpieczeństw jest takie bezpieczeństwo na wypadek wojny, na wypadek kataklizmów i tak dalej, i tak dalej. Więc takie plany prowadzimy. Tutaj w ramach bezpieczeństwa mamy także działalność Straży Miejskiej. Było takie fajne zdjęcie z naszym panem Mietkiem, ale gdzieś przepadło. Straż Miejska pełni rolę taką porządkową w mieście. To nie jest służba, która służy do karania głównie. To jest służba, która ma wspierać, poprawić jakość funkcjonowania miasta. Oczywiście jest od tego też, żeby upominać i karać tych, którzy łamią prawo. Tak mam tutaj, że Straż Miejska w zeszłym roku przeprowadziła 2845 interwencji, co by dało około 10 interwencji dziennie. Proszę zauważyć, to wcale nie jest tak mało, nie? Tych interwencji. Interwencje są podzielone na obszary. Mandatów karnych było 162, czyli to nie jest jakaś liczba porażająca. Czyli co drugi dzień był dawany mandat, tak średnio, statystycznie. Strażnicy dbają o czystość powietrza, więc to jest jedna z ich zadań tutaj, czyli robią kontrolę spalania w piecach, co się pali, jak się pali w piecach, czyli dbają o nasze zdrowie, dbają o bezpieczeństwo. Jak jest okres zimowy, to strażnicy odwiedzają bezdomnych, sprawdzają, czy nie stwarzają oni zagrożenia dla swojego życia. Czasem pomagają ludziom, którzy
są pijani na drodze. Ta pomoc jest różna od odwiezienia do domu, do izby wytrzeźwień, bądź wezwania pogotowia. No, to jest życie po prostu. No, także Straż Miejska wiele takich czynności wykonuje, które nie aby kto tego zrobić po prostu. No, oni są od tego. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych jest też jako częścią. Miasto jako takie finansuje utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży. Warto powiedzieć, że obie ochotnicze straże, czyli i Biertutowy, i Głożyny, należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Macie Państwo wypisane, ile, w czym brali udział, ile. Znaczy wiemy, że straże pożarne są, ochotnicze są bardzo potrzebne. W sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że Państwowa Straż Pożarna nie da sobie rady sama. Musi mieć wsparcie ochotników i to wsparcie ochotników w tych jest niedocenione. Czyli oni czasami oczekują, są w uśpieniu, ale jak trzeba, to są do dyspozycji i są do dyspozycji. Wiemy, że jak zadzwonimy, byśmy zadzwonili teraz do jednego z drugiego komendanta, to parę by ten telefon odebrał i za parę minut byłoby zrobione to, o co byśmy prosili, że to jest pilne, ważne. Także tak to działa. Jeśli chodzi o zadania, o to teraz mam już wreszcie, zadania administracji państwowej. To są to zadania tak zwane zlecone. Między innymi są to zadania dotyczące dowodów osobistych, meldunków. Dowodów osobistych wydaliśmy 1410 w zeszłym roku. Nowych wydaliśmy 222 akty stanu cywilnego. Słowo akt oznacza to na przykład urodzenia, zgonu, częściej pewnie małżeństwa. Urodzenia są rzadko w Radlinie, ale się zdarzają, bo większość dzieci jednak rodzi się w szpitalach, czyli urodzą się w Rydutach bądź w Wodzisławiu, czy w nie wiem gdzie, nie, w Rydutach się chyba nie rodzą już teraz, bo tam nie ma, nie, rodówki. Wydaliśmy prawie 2000 odpisów aktu stanu cywilnego. Wsparcie przedsiębiorczości, o, też nie mamy. Wsparcie przedsiębiorczości to obszar istotny, a w szczególności znowu w pandemii. W pandemii przedsiębiorcy mieli olbrzymie problemy, żeby przetrwać po prostu na rynku, utrzymać się na rynku. Stąd też podjęliście Państwo pewne uchwały, które na przykład zwolnienia były z podatków dla tych, którzy mają ucierpieli z powodu pandemii. Tam chodziło też, były też opłaty za zezwolenie na alkohol, też zostały, też taką uchwałę Państwo przyjęliście, która zwolniła z opłaty za alkohol tych, którzy w danym okresie po prostu nie mogli handlować alkoholem, bo lokale gastronomiczne na przykład były zamknięte. Więc takie wsparcie, żeśmy udzielali jako miasto, jak to się mówi, owce się strzyże, a nie obdziera ze skóry. Tak, czyli nie można byłoby żądać opłat od kogoś, kto już naprawdę miał kłopot, żeby przetrwać. Lepiej mieć straty w budżecie. Proszę Państwa, proszę zauważyć, jeżeli my nie pobraliśmy tych pieniędzy za alkohol, no to one nie trafiły do budżetu. Ale dzięki temu ci przedsiębiorcy mieli szansę przetrwać i być może teraz, za rok będą działać jeszcze lepiej i dostarczą więcej pieniędzy do budżetu, niż by dostarczyli wtedy, a potem upadli. Więc to przysłowie, które mi się tak średnio tu wyszło, to chyba oddaje istotę tejże sprawy. Okej, i jednym z ostatnich punktów jest polityka informacyjna. Polityka informacyjna miasta opiera się na kilku pozycjach, podstawach. Jedną z nich jest wydawanie biuletynu. Biuletyn wydajemy systematycznie, praktycznie co miesiąc, w liczbie 4000 egzemplarzy. Cały czas działa strona internetowa, ona została odświeżona nie tak dawno temu, parę lat temu, ale już nie w zeszłym roku, tylko wcześniej. Została zbudowana nowa strona internetowa. Dobrym sposobem polityki informacyjnej jest jednak kontakt poprzez media społecznościowe. To jest taki najszybszy dostęp, który daje też informację zwrotną. Dostajemy feedback od tych, z którymi się kontaktujemy. Na Facebooku mamy śledzących ponad 6600. Gdzie tam jeszcze mamy? Na Instagramie w 1600 osób. To jest drugi najpopularniejsza. Inne są już mniej popularne. Macie Państwo jeszcze tam o LinkedIn wspomniane. Także to. Także szukamy tutaj możliwości dojścia do mieszkańców, czy generalnie do obywateli. Realizacja strategii miasta to jest punkt 11. Strategia w 2021 roku stworzona została na nowo. Stara strategia się skończyła i pracowaliśmy nad nową strategią
Także i państwo braliście w tym czynny udział. W szczególności podjęliście państwo pod koniec tego roku uchwałę na temat przyjęcia nowej strategii. Ta strategia jest już opisana według nowoczesnych metod i jest zrobiona według nowoczesnych metod i zgodnie z przepisami, które zostały w tej sprawie wprowadzone. Wcześniej strategia to był taki dokument dowolny, nie, dowolny w dowolnej strukturze. Obecnie zasady pracy nad strategią zostały sformalizowane w przepisach i co ona ma zawierać i w jaki sposób ma to być prowadzone, w jaki sposób konsultowane, wszystko jest opisane w przepisach i tak ta strategia została skonstruowana. Była to jedna z pierwszych strategii, która się w ten sposób w okolicy w ogóle została wykonana. Uchwaliliście ją państwo w zeszłym roku. I o finansach miasta. O finansach miasta w raporcie jest krótko, no bo mamy oddzielny dokument, sprawozdanie finansowe, które też na dzisiejszej sesji będzie omawiane. Tutaj są tylko elementarne informacje o finansach miasta. One są skondensowane w postaci kilku wykresów krótkiego opisu i opisu wyniku finansowego. Są także tutaj środki zewnętrzne, jakie w ramach tego rozdziału, jakie miasto pozyskało w zeszłym roku. I ostatni punkt to chyba są już informacje o rezerwowanych uchwałach. Tam jest link do rejestru uchwał, który prowadzimy cały czas w internecie, więc można przeczytać, dowiedzieć się, ile państwo uchwał podjęli, jakie to są, czy one są zrealizowane, czy nie są zrealizowane. No i z mojej strony chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chyba troszkę przedłużyłem. O, troszkę. Nie planowałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję, panie sekretarzu. Było to omawiane na komisjach, ale czy radni mają jakieś pytania dotyczące tego raportu, tego dokumentu? Pani radna Klima i później pan radny Schindler. Bardzo proszę. Mam rozumieć, że to już jest debata nad raportem, tak? A nie pytania, które należy zadać. No, powiedzmy. Szanowni państwo, w odniesieniu do tego raportu, a w zasadzie do ubiegłorocznej wersji, rzeczywiście ten raport jest bardzo skromny, taki kompaktowy i, no, i nieco skąpy w swojej treści. Bardzo dobrze, panie sekretarzu, że pan powiedział może dlaczego, jako że miał być czytelny dla wszystkich, ale ja myślę, że również i pandemia zrobiła swoje i działalności nie było aż tyle, żeby można było się do czego, do wszystkiego odnieść. Tak naprawdę w raporcie zauważyłam, że są włożone takie skrócone sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek miejskich. W zasadzie to, co już kiedyś przerabialiśmy. Ktoś, kto na bieżąco, ale i okazjonalnie śledzi działalność miasta, no to w zasadzie niczego z tego raportu nie wyczytał. Ja pozwólcie państwo, nie będę się odnosiła do wszystkich punktów, które tutaj są, ale do tych, które moim zdaniem były na plus i na minus. Tak, będą plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to klasyk mówi. I tak jak mówię, nie będę się odnosiła do wszystkiego, bo pewne rzeczy są oczywiste. Zacznijmy od ochrony środowiska, bo to pierwszy punkt i ograniczenia niskiej emisji. Rzeczywiście na wielki plus dla miasta to dotacja celowa udzielona z budżetu miasta na dofinansowanie wymian źródeł ciepła. Wszyscy oczywiście bardzo, bardzo się cieszymy, że jest możliwość pozyskania takiego wsparcia. Natomiast minusem jest to, że termin oczekiwania jest dosyć długi. Z raportu wynika, że na dany rok, że na rok 2021 było to 101 dotacji. W kolejce czeka 900 osób. Biorąc pod uwagę te dane, no to będziemy czekać ostatnia osoba 9 lat na to, żeby tę dotację otrzymać. Więc mam nadzieję, że będą jakieś środki zewnętrzne i będzie możliwość pozyskania na ten cel. Chciałabym się też odnieść, szanowni państwo, do zanieczyszczenia powietrza i do czujników, które są zamontowane, badające jakość tego powietrza. Świetnie, to jest bardzo dobrze, że jest możliwość odczytania tego. Natomiast jako mieszkańcy bylibyśmy też zainteresowani analizą wyników tego, bo czytnik jest tylko narzędziem do tego, żeby zbadać. Natomiast chcielibyśmy tak naprawdę wiedzieć, co jest w składzie, jak to wpływa na nasze zdrowie, czy dodatnio, czy ujemnie. Biorę pod uwagę, że bardziej to drugie. Natomiast to rzeczywiście
byłoby dla nas jako mieszkańców czytelniejsze, a nie tylko same odczyty, jednak myślę, że to jest tam monitorowane też dalej. To jeżeli chodzi o ochronę środowiska, nie będę odnosiła się do wszystkich elementów, tak jak powiedziałam, bo ja rozumiem, że mam dużo czasu, ale jednak szanujmy go. Co do polityki oświatowej, rzeczywiście no, szkoły pracują, musiały pracować w dobie pandemii, więc tutaj też się do tego nie odniosę. Rzeczywiście wakacje z sercem to na plus, ale wielki szacunek i to, co pan sekretarz też tutaj wspomniał, jeżeli chodzi o świetlicę środowiskową. Byłam świadkiem działalności tejże świetlicy w dobie pandemii, kiedy dzieci, no niektóre musiały rzeczywiście do tej świetlicy przyjść i tam odrabiać zajęcia zdalne. Wielki szacunek dla pań, które siedziały z tymi dziećmi i odrabiały zadania, szanowni państwo, to nie było tak. No nawet niektóry rodzic nie siedział i tychże zadań nie wykonywał, a tutaj, jeżeli chodzi o panie ze świetlicy środowiskowej, rzeczywiście to była tutaj działalność, którą należy pochwalić i tak jak pan tutaj zauważył, my też to zauważyliśmy i dostrzegamy i tutaj naprawdę podziękowania, czyli to są te plusy. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, też się do tego nie będę odnosiła, bo ona też, Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał olbrzymią pracę. Doskonale wiemy i wykonuje ją ciągle. Nie powiem, że nie chcę poświęcić tutaj więcej czasu, ale rzeczywiście na uwagę zasługuje. Co do wiaduktu, no czekaliśmy wiele lat. Udało się, wszyscy się cieszymy, że inwestycja w końcu jest zakończona i tak jak tutaj zostało wspomniane, już nie pamiętamy, że było tak, a nie inaczej, ale rzeczywiście czekaliśmy długo. Odniosę się również do remontu dróg, w tym do projektu organizacji ruchu, a w zasadzie moją uwagę przykuła droga pożarowa na osiedlu Dramnota Ścigiennego. W raporcie stwierdziliście państwo, że wykonany był projekt doraźny. Owszem, był, bo widziałam go. Okazał się no, po licznych, nie wiem, debatach, rozmowach nie do końca satysfakcjonujący. W raporcie zamieściliście państwo adnotację, że były liczne protesty mieszkańców. No, dalekie to było, szanowni państwo, od protestów. Może krytyczne uwagi w stosunku do tego, co tam było. Natomiast no, nie wiem, czy to aż były protesty mieszkańców. Rzeczywiście mieszkańcy, wydaje mi się, no, w sposób bardziej lub mniej kulturalny wyrazili swoje obawy i niezadowolenie, no bo w końcu to ich miejsce zamieszkania. Ale tak jak powiedziałam, no to chyba nie był protest. I mieszkańcy tegoż osiedla zastanawiają się, dlaczego w zasadzie tylko oni napiętnowani są co do dróg przeciwpożarowych i postanowili zwrócić się do Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z prośbą o wyjaśnienie tego, dlaczego tylko na jednym osiedlu ma powstać droga przeciwpożarowa, a nie na wszystkich w Radlinie. Więc myślę, że poczekamy na odpowiedź. Szanowni państwo, oczywiście jest tutaj wiele elementów. Ja, tak jak wspomniałam, nie będę się do wszystkich odnosiła. Ostatnim, który przykuł moją uwagę, to w zasadzie ostatni element i też nie będę się nad nim rozwodziła, nie jestem specjalistą i nie będę tutaj tych elementów poruszała, bo nie jestem kompetentna w tej sprawie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o finanse miasta, to szanowni państwo, wyczytałam, że łączne zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 47 676 118 no i 60 groszy. I to już nawet nie to jest takie problematyczne, ale w kontekście, szanowni państwo, obecnej sytuacji i zarówno geopolitycznej, jak i gigantycznej inflacji, która nastaje, czy my będziemy w stanie do 2033 roku tenże dług spłacić, bo taki tutaj jest wykres, jak to państwo przeanalizujecie. No mam obawy co do tego, czy akurat do tego roku uda nam się to spłacić. No i tak jak tutaj było wspomniane, pozyskiwanie środków zewnętrznych świetnie, bardzo się cieszymy.
Wydaje mi się, że troszeczkę trzeba byłoby podzielić typowo na dany rok, bo tam są, to jest to podzielone na lata. Jedne są 18, 21. Chcielibyśmy wiedzieć, ile to dokładnie wynosi może w danym roku, roku, którego raport o stanie miasta dotyczy. Ja mam tyle co do raportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby odnieść się do tych problemów poruszanych przez panią radną, czy następne pytania, czy uwagi, pan radny Schindler, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. A tam koleżanka Beata znowu się czepia raportu. Mnie się raport podoba. To zawsze będzie taki dokument PR-owy dla włodarzy miasta. Nie dziwię się, że jest mniej szczegółów. Nie dziwię się, że dzisiaj to referował pan sekretarz. Ja odnoszę się tylko do kilku sformułowań wypowiedzi pana sekretarza, które zdążyłem wyłapać, a później do całego raportu. Podkreślił pan, panie sekretarzu, że oczywiście, co jest faktem, że te, ze względu na pandemię, te problemy psychiczne się nasiliły wśród dzieci i młodzieży, że super rozwiązaniem, jakby lekarstwem było działania miasta typu działania świetlicy środowiskowej, gdzie tutaj pełna zgodność, tak jak koleżanka mówiła, pełen szacun. Półkolonie też chciałbym pochwalić tutaj miasto, bo jest to inicjatywa miasta, nowa inicjatywa, bardzo dobra moim zdaniem. Ale znowu ponaglam moje pytanie od roku czasu praktycznie. Co z zwiększeniem liczby godzin w naszym Centrum Usług Społecznych, pani psycholog, pani terapeuty? I gdzie większa promocja pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w naszym mieście? Powiedział pan też, 500 tysięcy to bardzo duże środki dla klubów sportowych. No tak, jak to weźmiemy tak z punktu widzenia prostego człowieka, oczywiście jest to bardzo dużo pieniędzy, można, no nie wiem, czy dzisiaj już można, ale kiedyś było można za to wybudować dom jednorodzinny i urządzić. Więc biorąc te kryteria, to owszem, jednak biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę klubów w takim małym mieście, jakim jest Radlin, biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny wszystkich usług, towarów, wiadomo, te wszystkie projekty, które kluby, stowarzyszenia, nie tylko kluby, ale też i na oświatę, na zdrowie, to nie są duże sumy. Wszystkie te projekty, które muszą te NGO-sy realizować, dużo kosztują, te ceny wszystkie poszły w górę. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, uważam, że nie jest to dużo, zwłaszcza, że Radlin sportem stoi. I trzecia rzecz, która tak gdzieś tam wyłapałem w pana wypowiedzi, z pełną sympatią do pana sekretarza i szacunkiem, to media społecznościowe Facebook, bo właśnie ja bym się chciał dowiedzieć i tu bym chciał, prosiłbym o tyle, o ile nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj, bo zawrę te pytania również na piśmie, to tutaj bym chciał dzisiaj odpowiedzi odnośnie Facebooka, bo zarówno ja, jak i mieszkańcy chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest polityka miasta w sprawie właśnie mediów społecznościowych, kto te media społecznościowe prowadzi, kto jest za to odpowiedzialny. Bo dochodzą, dlaczego to pytam, słuchajcie, bo dochodzą do mnie sygnały od wielu mieszkańców, piszą do mnie, że komentarze, nieprzychylne komentarze są usuwane, niektórzy użytkownicy są blokowani, więc na jakiej zasadzie się to odbywa i czy to jest po prostu prawda? Ja dzisiaj zauważyłem, że nie mogę jakby oznaczyć miasta. Pisząc małpka miasto Radlin, wcześniej byłem w stanie oznaczyć miasto Radlin, wtedy ta informacja docierała do wszystkich użytkowników Facebooka, którzy mieli polubiony ten fanpage, więc też chciałbym wiedzieć, czy coś się zmieniło, czy ja mam jakąś awarię, czy czasem nie jest tak, że negatywne bądź krytyczne treści, które umieszczam, nie są po prostu na rękę miastu i dlatego tak się stało, a jeżeli tak się stało od tego momentu, to czy my byśmy się mogli umówić z osobą, która to prowadzi, tego Facebooka miejskiego, że jeżeli będę chciał dać na przykład ogłoszenie społeczne i oznaczyć miasto Radlin, to wtedy mi to odblokujecie, a
jak będę dawał na temat jakieś krytyczne, to wtedy sobie zablokujecie. No i czy, i też bym chciał tutaj odpowiedź pani prawnik, czy jest to wtedy zgodne z prawem, z konstytucją, z wolnością wypowiedzi. To może najpierw, żeby się nie zapędzić, bo być może ktoś z państwa będzie chciał odpowiedzieć. Wszystko tak? To dziękuję. Oddaję głos pan burmistrz. Tak? Bardzo proszę. Tak z góry przepraszam, że tak nie po każdej wypowiedzi się odnosimy do przedstawionych uwag, ale po to, żeby też skrócić tą dyskusję albo przyspieszyć nieco, niektóre państwo uwagi przecież mają prawo się powtarzać. Szanowni państwo, co do, jakby nie będę mówił, kto co powiedział, czy tam pani radna Klima, czy pan radny Schindler, po prostu tematycznie, jak, tak jak mi się udało wynotować, dotacje staramy się załatwiać, dotacje do wymiany źródeł ciepła, staramy się załatwiać w miarę na bieżąco, to znaczy nie ma nieuzasadnionych przestojów. Pierwszy temat, który mam wynotowany, to dotacje do wymiany źródeł ciepła i długi czas oczekiwania. Szanowni państwo, staramy się realizować dotacje, udzielanie dotacji najszybciej jak to możliwe, to znaczy bez naprawdę nieuzasadnionej zwłoki. Samo udzielenie dotacji ze środków publicznych wymaga pewnego obrobienia od strony dokumentacyjnej, ale nie notujemy opóźnień związanych z przyczynami leżącymi po stronie urzędu. Jeżeli to trzeba poczekać na jakieś dokumenty, trzeba poczekać na przelew, na kwestie edycyjne, czy to umowy, czy doniesienie jakiejś księgi wieczystej, żeby pokazać, kto jest właścicielem nieruchomości. Dotacje są udzielane według kwot, które znajdują się w budżecie miasta. Chcę tylko tutaj zaznaczyć, a może zainteresować, zainspirować państwa, że niektóre miasta nie udzielają w ogóle dotacji do wymiany źródeł ciepła ze swojego budżetu. I to miasta uchodzące za lepiej sytuowane niż Radlin, za równie dobrze zarządzane. Po prostu wychodzi się z założenia, że wsparcie państwa oraz no dość duże wydatki również na inne potrzeby uzasadniają odstąpienie od wsparcia z budżetu miasta jedynie dla części mieszkańców, bo powiedzmy sobie szczerze, adresatami dotacji do wymiany źródeł ciepła są mieszkańcy domów jednorodzinnych, a możliwości, które stwarza polskie państwo, no są takie, że można to wsparcie uzyskać ze środków pozabudżetowych. Nie wskazując, które to są miasta, mogą to państwo również do tego bardzo łatwo dotrzeć. Jak też do całkiem, myślę, logicznego uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej. Wsparcie w zakresie wymiany źródeł ciepła, chciałbym na to zwrócić uwagę, odbywa się w naszym mieście również poprzez punkt czystego powietrza, którego część kosztów również ponosi miasto. To w budynku miejskim ogrzewanym przez środki z budżetu, które państwo uchwalacie, są stworzone też warunki do pracy pracownika. I tutaj przez cały okres do końca grudnia zeszłego roku notowaliśmy bardzo, bardzo żywe zainteresowanie naszych mieszkańców usługami tego punktu. Od stycznia tego roku faktycznie, tak jak i w innych punktach na terenie całego kraju, to zainteresowanie gwałtownie spadło, ale ono znowu wzrośnie. Dlaczego spadło? No dlatego, że skończył się pierwszy okres wymiany, obowiązkowej wymiany źródeł ciepła. I jakby ta zniżka jest widoczna na wykresach ze sprawozdań za pierwsze miesiące tego roku i to jest ponoć naturalne, ale to zainteresowanie wróci. Damrota ściegiennego. Drodzy państwo, temat jest już wieloletni. Przede wszystkim miasto nie ma gruntu, czy nie miało gruntu, po którym miała być poprowadzona droga przeciwpożarowa pomiędzy ulicą Rymera i ulicą Rogozina.
To była koncepcja opracowana wiele lat temu we współpracy ze spółdzielnią. Spółdzielnia notowała pewne problemy z nabywaniem gruntów, ponieważ część mieszkań stanowi odrębną własność. Odrębna własność oznacza, że właściciel mieszkania, oprócz tego, że ma prawo do danego mieszkania, jest także współwłaścicielem w działkach, w gruncie. I trzeba uzyskać zgodę lub wykupić, nawet jeżeli to jest tysięczna część udziału w danej nieruchomości. No, czy coś nazywać protestem, czy niezadowoleniem głośno wyrażanym, no myślę, że to jest kwestia bardziej już nazewnictwa. Fakt, wpływały pisma, w których mieszkańcy pisali, że się nie zgadzają, że protestują, że chcą innego rozwiązania. Dochodziło do spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami, dochodziło do rozmowy. Spółdzielnia znalazła nieco inne rozwiązanie. To rozwiązanie ma być wprowadzane, to znaczy bez ograniczania jakiegoś nadmiernego możliwości postoju pojazdów na placach manewrowych, bo tym dzisiaj są tak zwane parkingi na osiedlu dla mrota ściegiennego. One były budowane jako nie parkingi, tylko jako place manewrowe właśnie do celów PPOŻ. Mają udrożnić ściegiennego poprzez teren byłego boiska na Rogozina. Czy to będzie skuteczne? Zobaczymy. Myśmy się zaangażowali bardzo mocno, bardzo żywo, bo mieszkania są, budynki są zarządzane przez spółdzielnie. Mieszkańcy jakby korzystają z usług spółdzielni, natomiast nie odżegnujemy się od tego, że są to także mieszkańcy miasta. I jakiekolwiek awaria, które się zdarzają, bo gdzieś tam jest wyciek gazu, gdzieś jest zadymienie mieszkania, na szczęście obywa się to bez jakichś dramatycznych sytuacji, pokazuje, że straż pożarna faktycznie w to osiedle wjechać czasem wręcz nie może. Stąd zaproponowane rozwiązania, które nie spotkały się z entuzjazmem mieszkańców, ponieważ ograniczały ilość miejsc parkingowych. Nie dlatego, że były złe, czy były nietrafione. Po prostu na kogoś by trafiło, że nie mógłby zaparkować pod swoim blokiem i to jest nieuniknione, jeżeli byśmy chcieli udrożnić jakby wnętrze osiedla dla potrzeb straży pożarnej. Spółdzielnia pracuje nad tym rozwiązaniem. Wiem, że są w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną i miejmy nadzieję, że ten temat spółdzielnia jako zarządca osiedla, na którym ciąży obowiązek zabezpieczenia przeciwpożarowego również dla tego osiedla, że temu zadaniu sprosta. Co do środków zewnętrznych, pozyskanie środków zewnętrznych, ile dokładnie w danym roku? Pozyskiwanie środków zewnętrznych, jakichkolwiek, czy z budżetu państwa, czy ze środków unijnych, to jest proces co najmniej wielomiesięczny, czasem wieloletni. I przy tworzeniu raportu zdecydowaliśmy się w tym obszarze pokazać pewien trend. Bo pytanie, kiedy środki zostały pozyskane? No ja mam problem z udzieleniem odpowiedzi. Czy to jest moment, kiedy mam decyzję o przyznaniu dofinansowania? Czy to jest moment podpisania umowy? Według mnie to jest jeszcze za wcześnie, za duży entuzjazm, za dużo optymizmu, bo ja wiem dopiero wtedy, jaki mam wynik finansowy na danej inwestycji, na danym projekcie, kiedy mam zatwierdzone tak naprawdę rozliczenie. A i to jeszcze nie jest koniec sukcesu, bo jeszcze jest okres kontrolny i zawsze ktoś może przyskontrolować i powie, że coś tam nie gra i trzeba zwracać. Dlatego pokazujemy pewien trend, żeby Państwo też mogli ocenić, w jakich obszarach, na co, jakie kwoty są pozyskiwane. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy to doprecyzować, ile w danym roku, ale to wtedy też nie odda jakby miejsca, w którym jesteśmy, jakby tego procesu pozyskiwania, bo jest to cały złożony proces, tak jak powiedziałem, czasem nawet wieloletni. Czy raport o stanie miasta jest dokumentem PR-owym dla władz i że referował pan sekretarz? Myślę, że pan sekretarz bardzo dobrze wywiązał się z tego zadania. A co do tego, że jest to PR dla władz,
No, drodzy Państwo, zarządzanie nawet bardzo małą gminą to jest, można powiedzieć, że nawet przy bardzo małych gminach, kilkutysięcznych, zawsze działania organów gminy mogą być oceniane z punktu widzenia wpływu na opinię publiczną. Bo myślę, że to Pan miał na myśli, mówiąc o PR-ze. Jeżeli byśmy nazwali PR-em udzielanie informacji również mieszkańcom, no to niewątpliwie takim jest. Natomiast czy to jest dokument promocyjny, no to mam głębokie rozterki, bo na pewno nie jest to dokument promocyjny. Jest to dokument, który ma dać ogląd o działalności organów lub jednostek miejskich i on nie miał w zamiarze być tutaj w jakiś sposób związany z promocją. Co do CUS-u i psychologa, tu jest z nami pani, pani dyrektor, jako że cały raport to jest praca zbiorowa, szanowni państwo, tu nie ma jednego autora, to ja poproszę potem może panią dyrektor o dwa zdania na temat psychologa w CUS-ie. Natomiast ja się cieszę przede wszystkim, że pomocą psychologiczną może się zajmować profesjonalista, bo najgorsze, co się może przy pomocy psychologicznej, psychiatrycznej zdarzyć, to szarlataneria, czyli różnego rodzaju ludzie, którym się wydaje, że mogą takiej pomocy udzielać. Skierować do specjalisty to już jest bardzo duża pomoc, natomiast ja się cieszę, że udało nam się taką osobę pozyskać, ponieważ zwróćcie uwagę, jak rośnie lawinowo skala potrzeb, a jak mało do pracy przychodzi psychologów. Jeszcze prywatnie za rynkowe stawki może się da dostać, ale dzisiaj do pracy na rzecz społeczeństwa w jednostkach budżetowych niezwykle trudno o tego rodzaju specjalisty. Także zawsze tych godzin jest za mało. Zresztą słyszymy, co się dzieje z psychiatrią, szczególnie z psychiatrią dziecięcą. Tak? To są problemy, które są niezwykle trudne do rozwiązania, a specjalistów i miejsc jest bardzo mało. Co do dotacji, tak, mamy dużo klubów, jak na miasto naszej wielkości. Co do dotacji, to myślę, że to nie jest kwestia oceny duże, za dużo czy za mało. Na pewno jest to kwota duża jak na miasto tej wielkości. Czy ona jest za duża? Szanowni Państwo, zawsze zależy, kogo zapytać. Jeżeli będziemy rozpatrywać dotacje dla sportowców, to osoba, której sercu jest bliższy sport, powie za mało. Ale osoba, której bliższa jest kultura i sztuka, powie za dużo, bo na kulturę i sztukę dajcie mniej. I na odwrót, jeżeli zapytamy o dotacje dla kultury, sportowiec powie, a kto chodzi do teatru, kto chodzi do biblioteki, dajcie na sport. A osoby związane z kulturą powiedzą, ale tu są potrzeby, my też budujemy to miasto. Więc to nie jest kwestia za dużo czy za mało. Jest kwestia, żeby patrząc na to, ile mamy do dyspozycji, rozdzielić te środki tak, żeby życie sportowe i życie kulturalne w naszym mieście się rozwijały, żeby można te podstawowe potrzeby, zauważcie Państwo, mówię o podstawowych potrzebach, gmina nie jest pod czegoś z naddatkiem. My mamy zapewnić tą bazę, żeby te podstawowe, bazowe potrzeby były zaspokojone. Tu media społecznościowe, jaka jest, akurat przyszło mi to pisać na zdjęciu wydrukowanym, mam trochę ciemno. Aha, to było to, że, ja bym nie przeceniał pochwał lub krytyki kierowanej do organów administracji publicznej, w ogóle w tym do naszego miasta w szczególności. Nawet jeżeli to pisze radny, czy mówi radny. Szanowni Państwo, my każde słowa, nawet krytyka to nie musi być, uwagi, przyjmujemy naprawdę z pokorą. Bo nawet jeżeli kogoś trudno podejrzewać o chęć poprawy, a bardziej o wytknięcie, tak, żeby trochę tak zabolało, to zawsze z takiej informacji człowiek rozumny jest w stanie wyciągnąć wartościową informację zwrotną. Że może gdzieś mogę robić coś lepiej, gdzieś może potknąłem. I nikt się na nikogo nie obraża, nawet jeżeli powinien. Ponieważ trzeba oddzielić to, że ktoś powie coś brzydkiego
albo nieprawdziwego, albo nagnie rzeczywistość, ale mówi to o sferze publicznej, a inaczej, kiedy by to samo powiedział o człowieku, jako prywatnym. I demokracja na pewno nie jest idealnym ustrojem, ale już dobre jest, a może najlepsze w niej jest to, że można powiedzieć, słuchaj, sprawujesz funkcję publiczną, mylisz się, błądzisz jako urzędnik. Ale nikt nie odstawia na margines nikogo, dlatego że mówi coś bardziej lub mniej krytycznego lub bardziej mniej, nie wiem, mądrego. O takich praktykach nic mi nie wiadomo, natomiast jeżeli pan radny, kto prowadzi Facebooka, no nie jest tajemnicą, za Facebook, za Twitter, za kiedyś jeszcze naszą klasę, dzisiaj już nie, ale za biuletyn informacyjny, odpowiada referat rozwoju, z którym wiem, że pan ma częsty kontakt, także myślę, że tam odpowiedzą w sprawach technicznych, jak co w mediach społecznościowych robimy. I uwagi krytyczne, panie radny, jest naprawdę, to nie jest kwestia, że ktoś jest uodporniony czy nie, bo to by było bardzo źle, gdyby się ktoś uodpornił na jakąkolwiek krytykę lub uwagi, ale nie mają wpływu na to, że kogoś się bardziej lubi, mniej lubi, albo komuś wolno więcej czy mniej. To tak nie działa. Dziękuję. Aha, o tym psychologu, pani dyrektor. Proszę panią dyrektor Kraszewską, to jest... Nie, nie. Dobrze. Czy teraz mnie dobrze słychać? Dzień dobry państwu. Rozumiem, że pan mówi o psychologu, który w ramach punktu interwencji kryzysowej przyjmuje, tak? Osoby w kryzysie. No tak jak pokazała nam pandemia, ilość osób, które mogłyby, chcą i oczekują takiego wsparcia, wzrasta i mam nadzieję, że kiedy będziemy konstruować budżet tegoroczny i wnioskować o zwiększenie ilości godzin czy stawek, bo my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie funkcjonowało w roku następnym, to będzie to z przychylnością pana skarbnika. Wiadomo, że środki są ograniczone i to, jakimi środkami dysponujemy, tak też organizujemy wsparcie. Aczkolwiek nie jest to jedyne wsparcie, bo jest pomoc terapeuty uzależnień, która od ubiegłego roku dzięki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje również Centrum Usług Społecznych. Wsparcia psychologów mogą oczekiwać również młodzi ludzie w placówkach oświatowych. Także nie jest to jedyne miejsce, gdzie świadczone jest takie wsparcie. Natomiast jest specyficzne, bo przyjmuje osoby, które są w kryzysie. Także to z roku na rok praktyka naszego psychologa pokazuje, że tych potrzeb jest coraz więcej i tak jak mówię, mam nadzieję, że kiedy będziemy wnioskować, to będą zwiększone te godziny. Dziękuję pani doktor. Rozumiem, że w projekcie na przyszły rok budżetu Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskować tak o zwiększenie tych godzin. Dziękuję. Natomiast no, wiadomo, że wszystko jest robione zgodnie z możliwościami miasta też. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Schindler. No nie wiem, staram się nie być uszczypliwy, panie burmistrzu, ale sam pan powiedział, że będzie pan starał się nie przedłużać naszej sesji. Ja byłem pewien, że pan jest z wykształcenia prawnikiem, może się mylę, jednak coraz częściej mamy do czynienia z wywodami filozoficznymi. Brak konkretów na pytania radnych, mieszkańców, to samo w pismach, na konkretne pytania. Więc ja je powtórzę i prosiłbym o odpowiedź. Odnośnie tego Facebooka, wiem już teraz, kto się tym zajmuje, który referat, nie usłyszałem, która konkretnie osoba, być może to jest kilka osób. Pytam dlatego, ponieważ zgubiła się kotka na naszym osiedlu. Mieszkanka poprosiła mnie, ponieważ mam bardzo dużo znajomych na Facebooku, żeby napisać, oznaczyć miasto, bo wtedy tym ludziom się to wyświetli, ta informacja. I zauważyłem, że nie jestem w stanie oznaczyć miasta, czyli Małpka, miasto radne. I dlaczego tak się dzieje? Czy ja mam problem techniczny, czy... By nie uronić żadnego z pytań.
Przypominam, jesteśmy w punkcie raport o stanie miasta, a nie o wykształceniu podleśnego. Facebook. Która osoba? Szanowni Państwo, referat rozwoju to są aż dwie osoby. Można przyjąć, że jest to praca kolektywna tych dwóch osób. Ja nie jestem informatykiem, jestem już niestety nie opanowałem dostatecznie mediów społecznościowych. Potrafię napisać tylko najprostsze rzeczy, udostępnić zdjęcie, a najlepiej jeszcze czyjś post, to mi wchodzi najlepiej. Ale wydaje mi się, i to może pan przetestować, może to zadziała. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to małpa Radlin, czy miasto Radlin, małpa to cokolwiek, co chce oznaczyć, nie zadziała chyba u nikogo. Wydaje mi się, że trzeba zrobić hashtag. Ale to ta na moją wiedzę. Także odsyłam, ja akurat jestem informatykiem, więc się orientuję. I myślę, że wtedy, jak będzie znowu kwestia udostępnienia, to może się to. To ja kojarzę, że coś jakoś hashtagami oznaczało, ale nie wiem. Także tu bym prosił naprawdę do referatu. Myślę, że to nie jest tematem raportu, hashtagi i Facebooki. Proszę dalej kontynuować. Dobra, ja już nie będę ad vocem do pana burmistrza, ja to zawrze na piśmie. Ja odniosę się jeszcze do raportu. Tutaj koleżanka również powiedziała, co było dobre, tak? Nie tylko akurat w raporcie za rok 2021, ale ogólnie obchodziliśmy 25-lecie, w tym roku obchodzimy naszego miasta. Więc ja bym krótko też chciał powiedzieć, co jest dobre, co z raportu byłem w stanie wywnioskować. Przede wszystkim, i nie tylko z raportu, ale bo to całe 25 lat. Przede wszystkim takie inwestycje, o inwestycjach było, tak? Takie inwestycje miasta jak Tężnia, bardzo dobry pomysł. I fontanna. Pozwoli pan, że przerwę, dlatego że my debatujemy o raporcie o stanie miasta za ubiegły rok. Dobrze, to ja się skupię tylko za zeszły rok. Dobrze, okej. Okay. To ja się skupię tylko na zeszłym, oczywiście. Gospodarka odpadami. Tak, mieliśmy zmianę w zeszłym roku, funkcjonowanie PSZOK-u. Ja też wczoraj na komisji to podkreśliłem. No, rozmawiam teraz, odkąd jest ta zmiana, pomijając już tą bardzo wysoką stawkę za wywóz śmieci. To działalność PSZOK-a, wprowadzenie limitów i dobrze, to ja w takim razie we wnioskach, wolnych wnioskach i na końcu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Na temat raportu oczywiście. Nie widzę. Wobec tego zgłosił swój udział, chęć udziału w debacie o stanie miasta mieszkaniec, który tutaj jest obecny. Proszę panie Bednosz, może pan teraz zabrać głos. Raz. Dzień dobry państwu. Witam państwa burmistrzów, witam państwa radnych. Przygotowałem dzisiaj taką krótką prezentację, natomiast na wstępie chciałbym, żeby ta prezentacja nie była odbierana jako, nie wiadomo, jaka krytyka, raczej jako obszary, które mogą podlegać pod jakieś ryzyka, które w moim odczuciu powinny zostać poruszone w raporcie. Natomiast być może to też będzie wstęp do troszkę bardziej dynamicznej dyskusji, także zachęcam do obejrzenia. Ja też w trakcie tej prezentacji będę prosił ewentualnie, nie wiem, o pana skarbnika o potwierdzenie pewnych cyfr, bo to są mi daje tak duże cyfry, że myślę, że o 12 w nocy pan skarbnik jest w stanie potwierdzić albo zaprzeczyć, dlatego że ja się opierałem na danych, które po prostu są dostępne, typu po prostu wykonanie budżetu, typu WPF i tak dalej. Niestety nie śledzę już aż tak na bieżąco jak kiedyś tych wszystkich cyfr, także żeby nie przedłużając. Proszę państwa, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, tutaj oczywiście pan sekretarz
też już to powiedział. Natomiast raport i właściwie definicja z ustawy nie jest może jakoś bardzo idealna i szczerze powiedziawszy zostawia bardzo duże pole do popisu. Dlatego troszeczkę zdziwiło mnie, że na samym wstępie pani burmistrz już mówi o tym, że po prostu te prezentowane w raporcie są ściśle określone, usystematyzowane rzeczy. Natomiast proszę państwa, państwo jako Rada Miasta oczywiście macie możliwość podjęcia uchwały, żeby wiedzieć, co w tym raporcie powinno się znaleźć. Do tej pory tego nie zrobiliście. Być może to jest kierunek, żeby faktycznie usystematyzować to, co w tym raporcie się powinno znaleźć. Poza tym wspomnę tylko, że między innymi czy Fundacja Batorego, czy Związek Miast Polskich dało wytyczne, gdzie niektóre oczywiście samorządy z tego korzystają, te raporty są pełniejsze. To czy państwo czy zrobicie, czy nie, to jest oczywiście państwa decyzja. Natomiast coś takiego istnieje. Ja bym zachęcał do tego, żeby mimo wszystko Rada taką uchwałę na przykład podjęła, żeby pewne rzeczy skonkretyzować. Jeżeli chodzi o uwagi ogólne do struktury dokumentu, proszę państwa, w moim odczuciu, mimo że ten raport co nieco mówi, to bardzo dużo rzeczy jednak tam jest troszeczkę niedopowiedzianych. No, jakby dane demograficzne. Proszę państwa, ja się w raporcie nie doczytałem, ile w ogóle mieszkańców ma miasto Radom. Nie wiem, jaką mamy strukturę, ile mamy emerytów, ile mamy, ja już nie mówię o bardziej szczegółowych danych, ale jaka jest powierzchnia. No podstawowe informacje o samym mieście, tak? Od razu państwo przychodzicie od razu do ochrony środowiska i tu nie chodzi o to, żeby raport miał 200 stron. Natomiast to są chyba na tyle podstawowe dane, że wydaje mi się, że te dane powinny zostać zawarte, tak? Ja już nie mówię o jakichś porównań do gmin ościennych i tak dalej. Poza tym o wskaźnikach finansowych specjalnie tu też się nie będę rozwijał. Tutaj mówię między innymi o tym, co na przykład jest w tych wytycznych, jeżeli chodzi o Związek Miast Polskich, pokazuje, jakie wskaźniki by mogły być. Ale na przykład nie to czytałem się o kwestii związanych z ugodą o podatku od wyrobisk górniczych, na przykład o zdarzeniach jednorazowych. Przecież państwo dostali w zeszłym roku rekompensację z tytułu Polskiego Ładu i to były środki, które wpłynęły jeszcze do grudnia. Nie wiem, skarbnik może potwierdzi albo zaprzeczy, kiedy to wpłynęło, natomiast rekompensata była według mnie w grudniu. Także to myślę, że tutaj się skarbnik odniesie. Brak informacji o przetargach, które były, które się nie odbyły, które państwo musieli anulować, choćby ze względu na to, że ceny były za duże. Nie wiem tutaj już, czy kontenery były w tym roku, czy w przyszłym, nie wiem. W każdym razie ileś przetargów na pewno było, które pewno po prostu się rozminęło z państwa oczekiwaniami, jeżeli chodzi o kwestie cen. Kierunków działań na lata następne oczywiście też nigdzie się nie doszukałem. Brak informacji o współpracy z miastami partnerskimi, ani słowa. Brak informacji o tym, gdzie państwo jesteście, tak, subregion zachodni, MZK, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, też żadnego słowa w tym temacie się po prostu nie doszukałem. Temat hałdy, proszę państwa, no przecież w zeszłym roku to był temat, który budził spore emocje, poza tym tam była kwestia związana jeszcze z zamianą działek, słowem o tym nigdzie nie jest wspomniane. Natomiast tak samo kwestia związana z piaskownią. Oczywiście państwo podjęli decyzję o likwidacji, ale pytanie, czy ona faktycznie została już zlikwidowana, czy fundusz likwidacyjny wystarczył na przykład na te kwestie, no ja się tego niestety nie doczekałem. Być może dla państwa to nie są jakoś dane istotne, natomiast mnie to akurat interesuje. Co dalej? Proszę państwa, jeżeli chodzi później o konkretne odniesienia do tego, co państwo prezentujecie. Pierwsza kwestia, piszenie państwo o ograniczeniu niskiej emisji i okej, mówicie państwo o tym, o bloku energetycznym, natomiast doskonale państwo wiecie, że został podjęty aneks, który przesuwa termin realizacji tej inwestycji minimum na koniec roku 2023. No więc pytanie w tym momencie, czy faktycznie miasto będzie miało zaopatrzenie w ciepło, jak to wpłynie, bo to są dane ogólnie dostępne, to nie jest żadna tajemnica, to są komunikaty, to jest spółka giełdowa, bo z tego co się orientuję, chyba że to zostało zmienione, BAT-y obowiązywały do 2022, jeżeli chodzi o dyrektywę, być może one zostały przesunięte. Natomiast słowa o tym, że to zostało przesunięte, nie ma. Co dalej? Jeżeli mówimy o gospodarce odpadami, to jest spadająca liczba osób, tak? Natomiast pytanie, dlaczego spada? Czy to jest kwestia związana właśnie z demografią, bo spada liczba mieszkańców, czy po prostu ludzie po prostu dają nowe ankiety i po prostu to spada, przez to my płacimy więcej za śmieci? No po prostu tematy są bardzo, powiedziałbym, zdawkowo opisane, natomiast nie ma po prostu jakiegokolwiek wyjaśnienia w tym zakresie. O roślinności na przykład fajnie, że robicie nasadzenie, ale pytanie na przykład ile to kosztuje i tak dalej. Oczywiście takich danych też tutaj nie znajdziemy.
Jeżeli chodzi o kwestie pomocy społecznej, proszę mnie poprawić, ale nie widziałem kwestii tego, że 500 plus przychodzi fizycznie do ZUS-u i tym samym 18,5 miliona około będzie przesunięte, że tak powiem, no bo zostanie zdjęte z dochodów. Czy to będzie miało jakiś wpływ? Poza tym, ile z tej pomocy społecznej faktycznie finansuje miasto, ile jest w dotacjach z dochodów własnych? Także tutaj szereg tego typu kwestii. Jeżeli chodzi o politykę inwestycji i zarządzanie mieniem, proszę Państwa, są wspomniane dwie inwestycje, wiadukt, jeszcze jedna, nie pamiętam teraz, która, natomiast w WPF-ie tych inwestycji jest o wiele więcej. Pytanie, jaki jest poziom realizacji pozostałych inwestycji? Jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie mieniem, no to proszę Państwa, tam nawet nie widać, czy Państwo macie jakie mienie, tak? Czy fizycznie, nie wiem, macie jakieś działki pod inwestorów, no po prostu temat jest potraktowany troszeczkę po macoszemu i tu temat zarządzania mieniem w ogóle, ile jest wynajmowanych na przykład tych obiektów, nic w tym temacie się nie pojawi. Jeżeli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości, proszę Państwa, powiem tak, od paru lat, jeżeli chodzi o temat przedsiębiorczości, oczywiście pojawiła się kwestia tego, że Państwo udzielili tam pomocy, obniżenie stawek, ale fajnie by było, jakby Państwo pokazali, ile my mamy tych firm, jakie firmy, i to nie jest problem, bo na przykład GUS to publikuje i ja to specjalnie wrzuciłem, to są dane oficjalne GUS-u, ile mamy spółek prawa handlowego, ile mamy jednoosobowych działalności w poszczególnych latach, także fajnie by było pokazać, co się w temacie przedsiębiorczości w ogóle dzieje. Jeżeli chodzi o kwestie polityki informacyjnej, tu się już nie chcę rozwijać, natomiast też by mnie bardzo interesowało na przykład kwestia, czy Państwo macie, nie wiem, TIA, czy to jest faktycznie, no to wiedziałem się, że już teraz referat rozwoju, ok, w takim razie, no tutaj było wyjaśnienie, natomiast też był też jeden z punktów, na które chciałem się skupić. Proszę Państwa, ostatni aspekt, o który chciałbym poruszyć, to są kwestie związane z finansami, ale nie dlatego, że po prostu jakoś się specjalnie będę czepiał, tylko proszę Państwa, sytuacja nie jest też, że tak powiem, taka prosta ze względu na to, co się dzieje wkoło i jak wygląda ta sytuacja miasta. Ten stateczek, że tak powiem, on może zabawnie wygląda, ale niestety sytuacja nie jest zabawna. Dlaczego? Zaraz przejdę do szczegółów i będę też prosił pana skarbnika o odniesienie się do paru kwestii. Dlaczego? Proszę Państwa, na podstawie tej interpelacji, którą złożył też pan radny Gaca, 68,5 miliona obligacji było wyemitowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Spłaconych było 21 milionów i zadłużenie na koniec za 21 to jest 47,676. Myślę, że tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości co do tych cyfr. Według WPF-u na 2022 to nawet ma być 48 milionów. Koszt odsetkowy, czyli odsetki, które do tej pory Państwo zapłacili, to było 9 milionów. Natomiast już Państwo w tym roku, ze względu na wzrost stóp procentowych, czego WPF oczywiście nie uwzględniał, mieliście Państwo w kwietniu uchwałę, gdzie wzrosło to 791 tysięcy. Według starego WPF-u kolejny koszt odsetkowy od tych 47,8 milionów złotych to miało być tylko 9 milionów. Ale proszę Państwa, jak uwzględnicie Państwo wzrost stóp procentowych, z tego się robi około 22 milionów. I możemy się spierać, czy to będzie 21, 24, kwestia tego, jaką przyjmiemy prognozę, ścieżkę. Natomiast za chwilę też Państwu jedną rzecz pokażę. I tu niestety wchodzimy na smutną prawdę, że proszę Państwa, jeżeli uwzględnimy zadłużenie w ciągu najbliższych 10 lat, czyli te 47-48 milionów, dodamy 22 miliony odsetek, to się robi 70 milionów plus te 30, które już zostało zapłacone, czyli spłata obligacji plus 9 milionów odsetek, to daje kwotę prawie 100 milionów, które musi być spłacone i częściowo zostały, jeżeli chodzi o mieszkańców. I teraz proszę Państwa, skąd taka kwota? 48 milionów 200 to jest kwota przyjęta WPF-u na 2022 rok, czyli to, co Państwo głosowali tam w grudniu. Jeżeli chodzi o te 70 milionów, to już Państwu powiedziałem, natomiast proszę Państwa, koszt odsetkowy, który był przyjęty w WPF-ie, był około na poziomie 2,64%. Natomiast jeżeli przyjmiemy koszt odsetkowy dzisiaj przy prognozie stóp procentowych, to ja tutaj dla symulacji przyjąłem tylko 7,1. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj prognoza ta już też jest nieaktualna. WIBOR 6-miesięczny za 6 miesięcy już jest prawie 8% prognoza. Do tego dochodzi średnia marża. Nie wiem, być może pan skarbnik mnie poprawi, ale przyjmuję, że marża na obligacjach to jest 1,3-1,4%. Być może jest mniejsza, być może jest wyższa, nie wiem, nie będę się odnosił, nie mam tych danych. To powoduje, że po prostu Państwo będziecie za chwilę płacić i na poziomie 9,5% koszt odsetkowy od 47,5 miliona złotych, czy 48. Jak to po prostu wszystko dodamy, to z tego się robi naprawdę poważna kwota.
Poza tym proszę się zastanowić, czy przez ostatnie 10 lat państwo mieli deficyt budżetowy, czy nadwyżkę. Z tego co pamiętam, ciągle był deficyt i ciągle państwo dobierali obligacje. Ja nie wnikam już na cel, bo ciągle były inwestycje, środki i tak dalej, natomiast chodzi mi o samą kwestię związaną z zadłużeniem. I proszę państwa, ja tu zrobiłem taką krótką symulację, przyjmując koszt odsetkowy tylko 7,1, który według mnie i tak jest zaniżony na ten moment. Niebieska linia to jest tylko i wyłącznie spłata kapitału. Natomiast koszt odsetkowy, ten pierwotnie w WPF-ie, to był ten pomarańczowy, natomiast uwzględnieniem 7,1 to jest ten żółty. To powoduje, że niestety, ale państwu po prostu roczne obciążenie z tytułu samych odsetek powoduje, że państwu może braknąć po prostu pieniędzy, a gdzie inwestycje i resztę. Co dalej? Zresztą tą prezentację państwo macie, zresztą ja też chętnie odpowiem na pytania później po tej prezentacji. Mamy dodatkowe problemy, które się pojawiły, tak? Spadek wpływu z podatku od osób fizycznych. Pomijając kwestię Polskiego Ładu, od lipca teraz będzie spadek z 17 na 12%. Pytanie, czy państwo dostaniecie z tego tytułu jakąś rekompensatę? Jeżeli nie, to myślę, że być może kolejny milion albo 2 miliony, jeżeli chodzi o podatek od osób fizycznych, będziecie państwo do tyłu. Dwa. Ugoda w zakresie wyrobisk. Rok 2000, ten rok macie pewno gdzieś tam zagwarantowany, natomiast pytanie, co w latach kolejnych? Czy z tego tytułu, jakie będą źródła finansowania? Czy będziecie zaciągać dalsze emisje obligacji, czy po prostu będziecie mieli na tyle środków własnych, choć wątpię, żeby to fizycznie zapłacić? Do tego dochodzi wzrost cen usług, inflacja. Proszę państwa, dzisiejsze dane 13,9 oficjalna inflacja, natomiast oficjalnie już się mówi 15-20%, a nieoficjalnie pewno za chwilę być może będzie i 30%. Poza tym pytanie, czy będą zdarzenia jednorazowe, czyli te rekompensaty na przykład z tytułu ubytku, o których mówię. Poza tym rosnące delegowanie obowiązków centralnych na samorząd lokalny. Co chwilę państwu nowe obowiązki wpływają, choćby kwestia związana z uchodźcami z Ukrainy. To wszystko obciąża oczywiście budżet, tak? Czy kwestie związane z rosnącą płacą minimalną, które będą wymuszały ewentualnie wzrost wynagrodzeń. I pytanie, czy jak to wszystko weźmiemy, że tak powiem, no ja państwu nie zazdroszczę, jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu na rok następny, bo wiem, że po prostu na pewno nie będzie łatwo. Powiem więcej. To, co państwo oczywiście prezentujecie w raporcie, to, co państwo pokazujecie w WPF-ie i dajecie do Regionalnej Izby, bo za chwilę będzie pewna odpowiedź, że oczywiście Regionalna Izba to pokazuje, że jest wszystko ok. Regionalna Izba nie bardzo ma co innego zrobić, jeżeli cyfry się zgadzają, a pytanie, czy WPF jest realny. To jest problem, bo jeżeli po prostu wpiszemy, że nie wiem, dochody albo wydatki będą takie albo takie, to je to po prostu klepnie, nie ma innej możliwości. Natomiast ja mam do tego bardzo duże wątpliwości. Dlaczego? Dlatego jak państwo sobie popatrzycie na ostatnie 10 lat, państwo już ten slajd znacie z mojego wystąpienia z 2019, to jak dochodziliście do ściany, to co robicie? Przesuwacie po prostu spłatę zadłużenia na kolejne lata. Czyli jak było w roku 2013, że miał być spłacone wszystko do 2023, to w roku 2016 już było przesunięte do 2028, później do 2032. Tu jak się okazało, że wskaźniki nie puszczają, to przesunęliście do 2034, czyli podejrzewam, że w najbliższym okresie czeka nas 2040 spłata długu, jeżeli chodzi o tą kwestię. I proszę państwa, co nas może czekać? Ja to mówię jako obszar do dyskusji, czy to będzie, to jest oczywiście kwestia związana z podnoszeniem podatków, no bo niestety, no ktoś to będzie musiał zapłacić i pewno zapłacimy to my mieszkańcy w jakichkolwiek opłatach typu podatek od nieruchomości, opłaty śmieciowe, bo ktoś te ubytki będzie musiał zapłacić. Być może wstrzymanie lub ograniczenie inwestycji. Z jednej strony cieszymy się, że dostaliście państwo, wczoraj była informacja, z inwestycji strategicznych, ale ja mam z drugiej strony pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy te inwestycje tylko będą generowały wydatki bieżące, czy też cośkolwiek innego? Poza tym pytanie, czy ta dotacja dzisiaj starczy już na 90% inwestycji, 70%, skąd będą źródła finansowania na zrealizowanie tej inwestycji? To są pytania ważne, kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że inflacja powoduje, że to wszystko idzie w górę. I z jednej strony fajnie, tylko pytanie, czy państwo, że tak powiem, małej pętelki sobie na szyję nie zakładacie w związku właśnie z tymi w tej chwili pieniędzmi. Kwestia rolowania zadłużenia. Bardzo realna ze względu na to, że wskaźniki państwa mogą nie puścić. Zresztą i tak już część spłaty kapitału, bo to co jest istotne, dzisiaj państwo spłacali kapitał po 2 miliony, natomiast w przyszłych latach jest po 4,5, 4 miliony, 5,200, także to wszystko jest w WPF-ie. Czy ewentualnie kwestia związana, że być może od niektóre środki nie trzeba będzie aplikować, bo nie będzie na wkład własny. Także patrząc na to z perspektywy raportu, mówię, tu teraz nie chodzi o żadną złośliwość, raczej
zaczął już powoli o troskę o to, czy za chwilę po prostu nie będę musiał z podatku od nieruchomości zapłacić 100% więcej. Uważam, że raport jest troszeczkę taką słodką laurką. Ja go odbieram. Aha, jeszcze jedna informacja. Ranking samorządu, no tu specjalnie państwa miejsce nie jest przypadkowe, jeżeli spojrzymy na kwestie związane z finansami, ale to co roku jest publikowane, więc państwo to możecie sprawdzić. Natomiast niestety dla mnie raport to jest troszeczkę, tak go prezentujecie, a rzeczywisty obraz jest troszeczkę inny. I tu nie chodzi o uszczypliwość. Ja po prostu naprawdę widzę obszary zagrożenia i to poważnego zagrożenia i one są głównie związane z finansami miasta. Tyle i dziękuję. Jeżeli państwo macie pytania, chętnie odpowiem. Prezentację państwo macie. Dziękuję. Uwag sporo. Proszę, pan burmistrz odpowie. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Teraz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie Leszku, widzę, że bardzo się pan natrudził, dużo się pan napracował i za tą pracę bardzo dziękuję, ale trochę szkoda, bo gdybyśmy mieli możliwość otrzymać tą prezentację chociażby wczoraj rano, to może wczorajszy dzień umożliwiłby nam zapoznanie się z danymi. Panie burmistrzu, tak, przesłałem ją dzisiaj, że no, mieliście jeszcze... No, chodzi o to, że widać duży nakład pracy. Nie jesteśmy nawet w stanie teraz ocenić... Ciśnie mi się na słowa rzetelności zebranych danych, ale nie chciałbym go użyć, bo ono ma wydźwięk negatywny. Ale wiecie, o co mi chodzi? Sprawdzić po prostu, co pan wziął do założeń. Ale myślę, że co do kwestii finansowych, to pan skarbnik się za chwilę wypowie, na ile jest to możliwe, bo tak, no to migało dość szybko i jednak mogliśmy wszystkich niuansów nie wychwycić. Ja tylko do tych kwestii opisowych. Przepisy określają, co raport ma określać, tak? To jest pewne ramy. Oczywiście można go rozbudowywać bardzo, bardzo w zasadzie. Może to być zebranie, moglibyśmy równie dobrze zebrać wszystkie dokumenty strategiczne, na którymi państwo przecież głosują albo przyjmują do wiadomości, bo tu mamy w obszarze pomocy społecznej, mamy w obszarze ochrony środowiska, jakości powietrza, opieki nad zwierzętami i tak dalej, te informacje czy strategii rozwoju miasta, tamte dane demograficzne z kolei powietrzne generalnie się nam nie zmienia. Ale te dane demograficzne, w jakich związkach uczestniczymy, to tam oczywiście istnieje. Natomiast jakby uzasadnienie takiego innego kształtu raportu starał się przedstawić pan sekretarz. Tutaj sobie wynotowałem o ciepłownictwie, bo to tak reszta, to tak pan zgrabnie przeszedł, jakby to by mogło być, to by jeszcze mogło być, tego nie ma. Natomiast o ciepłownictwie się pan trochę dłużej zatrzymał. Szanowni państwo, tak jak informuję co którąś sesję o pracach zespołu do spraw ciepłownictwa, nie ma zagrożenia dla dostaw ciepła w Radlinie. Oczekujemy też z nadzieją na nowe ekologiczne źródło w postaci elektrociepłowni na terenie koksowni Radlin. Baty faktycznie kończą się w tym roku. PGG, który jest właścicielem dzisiaj instalacji istniejącej, działającej elektrociepłowni Marcel, pracuje nad przedłużeniem możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa ciepłowniczego do przyszłego roku, ponieważ musi chociażby dojść do płynnego przejścia jednego źródła w drugie. No to wymaga jednak wielotygodniowych procedur. Co do inwestycji tych, na które się połączone będą generowały straty, koszty czy nie. Jakby się przyjrzeć już nawet po tytułach, które podawała prasa, czy na przykład nasza strona, to zauważyłby pan, że jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, nie powstaje tak naprawdę nic dodatkowego, ponieważ obiekt na Rejmonta istnieje i będzie istniał dalej, będzie bardziej energooszczędny, będzie mniej awaryjny, będzie mniej kosztochłonny w zakresie remontów. Obiekt na Odległej, będzie to obiekt nowy, który będzie w zamian za istniejący obiekt
klubowy, czy cały ten długi obiekt, o, taki barakowy, i z definicji będzie bardziej energooszczędny i nie będzie wymagał, przynajmniej w jakiejś perspektywie czasu, nakładów remontowych. Czy starczy na 100%, na 90%? Myślę, że kiedy tworzyliśmy projekt, wiele rzeczy udało nam się przewidzieć, ale jak pokazuje życie, jest to wszystko dynamiczne i zobaczymy, na ile udało nam się przewidzieć ewentualne ruchy na rynku budowlanym. Podwyżki podatków, no ja bym chciał tylko, bo pan jednego nie ujął. Albo celowo, albo nie. Jednym tchem pan wymienił podwyżki podatków i podwyżki opłat śmieciowych. Szanowni państwo, ci, którzy są lub byli radnymi, pamiętają, że opłaty śmieciowe, które ponosimy wszyscy jako mieszkańcy, wynikają z kosztów systemu gospodarki odpadami i nie mogą iść i nie idą na nic innego. Także tu łączenie wzrostów kosztów funkcjonowania miasta z kosztami obsługi systemu gospodarki odpadami po prostu się nie broni, bo to są dwa odrębne. Póki mamy kontrakt z firmą, jaki mamy, póki nie mamy nadzwyczajnej zmiany sytuacji, to ta stawka będzie taka, jaka jest. Czy ja się, panie burmistrzu, mogę do tego odnieść? Znaczy mi tutaj bardziej chodziło o to, że ze względu między innymi na tą sytuację inflacji i tak dalej, możemy się spodziewać dalszego wzrostu kosztów w tym zakresie. Natomiast tutaj, żeby była jasność, to, że jest przetarg, ja wiem, natomiast też doskonale pan wie, że była nowelizacja i w tej chwili miasto może do pewnego poziomu też te koszty niwelować. Dlatego tu nie chodzi o to, że nagle, nie wiem, państwo sobie, że będzie 40 zł, bo to nie o to chodzi. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że jest perspektywa dalszego wzrostu opłaty za śmieci. Na pewno wszyscy uczestniczymy w tym samym rynku, obojętnie czy jako osoby fizyczne, jako przedsiębiorcy, także gmina uczestniczy w rynku, który podlega wielu wahaniom. Ostatnio mamy wahania niestety w górę z cenami, z kosztami. Jak idę do sklepu spożywczego, życie kosztuje mniej więcej, tak samo miasto uczestniczy w rynku jako odbiorca usług, jako odbiorca dostaw i jeżeli te koszty rosną, no to równocześnie również dla miasta. I będzie to na pewno wymagało odpowiedzi również ze strony finansów publicznych. Skoro o finansach mowa, panie skarbniku, ja nie wiem, czy się zamienicie panowie miejscami. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, tutaj sobie troszkę wynotowałem z tego, co tutaj mówił mieszkaniec. Natomiast tak jak tutaj zauważył słusznie pan burmistrz, no, na szybko taka prezentacja, bardzo duża ilość danych, trudno mi to w tym momencie zinterpretować. Natomiast na kilka pytań tutaj, które sobie wynotowałem, myślę takich istotniejszych, to tutaj od razu odpowiem. Faktycznie, szanowni państwo, w ubiegłym roku po wprowadzeniu reformy nowy Polski Ład, gminy poniosły skutki finansowe w związku ze zmniejszonymi wpływami z PIT-u i CIT-u. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest tak skonstruowana, że mamy otrzymywać za to rekompensaty. W ubiegłym roku, pod koniec roku, wpłynęło 2,5 miliona złotych. Natomiast jak państwo pamiętacie, myśmy pod koniec roku finansowali z sektorem górniczym ugodę w zakresie zwrotu środków od wyrobisk i tutaj w ubiegłym roku żeśmy 2 miliony zwrócili. Na ten rok jest milion, reszta jest rozpisana również w wieloletniej prognozie finansowej, także do końca 2026 roku będziemy to mieli uregulowane. Reszta tych wpływów spowodowała po prostu niższy deficyt. Szanowni państwo, też pytanie było odnośnie programu 500+, wycofywania go z gmin, przejście tego programu w całości do ZUS. Faktycznie czytałem, pojawiło się kilka takich artykułów gdzieś tam na portalach różnego rodzaju samorządowych, że wywoła to jakieś perturbacje w gminach. To nie jest prawda.
ponieważ, szanowni państwo, ten program działa symetrycznie. On tutaj z jednej strony realizujemy 18 milionów dochodów, ale również są wypłacane świadczenia, szczególnie w zeszłym roku, bo w tym roku już ten program zostaje wygaszony. Natomiast dla budżetu ma to tylko taki wpływ, że zmniejszą się dochody i wydatki. I koniec. Jest to forma dotacji, także te środki również nie mogły być wykorzystane na nic innego, dlatego też nie ma to dla nas skutków budżetowych. Tyle może tytułem komentarza. Poziom realizacji inwestycji. Tu, szanowni państwo, zawsze do porządek na tej sesji wygląda właśnie w ten sposób, bo to wynika z ustawy o finansach publicznych, że najpierw jest raport, a później jest sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu. Nie może być nigdy na odwrót. Moim zdaniem, jakby było na odwrót, było lepiej, bo te wszystkie rzeczy znajdują się w informacji opisowej z wykonania budżetu, czyli tutaj patrząc na załączniki 5, 6, mamy pokazane programy wieloletnie, jak się zmieniały plany oraz jak jest skumulowana wartość poszczególnych inwestycji sumowana przez kilka lat. Jeżeli inwestycja jest kilkuletnia, to tutaj w tym momencie mamy wszystko podsumowane i to jest w informacji opisowej z wykonania budżetu. Szanowni państwo, tutaj trochę mam takie wrażenie, że mieszkaniec poddał w wątpliwość kompetencji Regionalnej Izby Obrachunkowej, słysząc o tym, że tworzymy jakieś dokumenty o nazwie WPF i to tak jest wszystko, żeby to pasowało. Regionalna Izba Obrachunkowa to opuszcza i tak dalej. Ja jestem skarbnikiem od 16 lat. 4 lat, nie, przepraszam, 5 lat pracowałem jeszcze w reduktowach, czyli mam doświadczenie już teraz, no, 20-letnie ponad. Od samego początku współpracuję z Regionalną Izbą Obrachunkową. Tam jako inspektor, później byłem kierownikiem, tutaj współpracuję z nimi jako skarbnik. Można powiedzieć, że wiele z tych osób zawodowo już tam było, tak jak ja tutaj przyszedłem do Radlina. Znam ich kompetencje i naprawdę są to pracownicy bardzo wysokiej klasy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest to grupa profesjonalistów, niejednokrotnie się z nimi spotykałem i szanuję bardzo ich opinię, ponieważ tutaj, szanowni państwo, wiecie, że Regionalna Izba Obrachunkowa każdą rzecz opiniuje generalnie, oprócz tego, że prowadzi bezpośredni nadzór nad nami, ale naprawdę te kontakty są bardzo częste i rozmawiamy między sobą jak zawodowcy i tutaj takie stwierdzenie, że coś, robimy jakiś dokument, sztukę dla sztuki, żeby i tak to Rio klepnie i tak, to jest to ewidentna nieprawda. Szanowni państwo, nie widzicie tej drugiej części naszej pracy, mojego referatu finansowego, ile dokumentów jest bezpośrednio wysyłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały Rady wszystkie zarządzenia zmieniające budżet, również wieloletnia prognoza finansowa. Co miesiąc, za każdym razem jest ona aktualizowana i to nie jest tylko takie przejrzenie przez Regionalną Izbę CIF, co się tam pozmieniało. Oni mają prawo oceniać realistyczność tych prognoz. I te prognozy są oceniane pod kątem realistyczności, ponieważ na to już były kiedyś wyroki NSA, że Rio ma to prawo dokonywać. Któreś gminy się odwoływały, że tam Rio zarzuciło, że jest nierealistyczna prognoza, ale poprzykrywało to w sądach. Jest teraz już wyrok na to, że Regionalna Izba to może czynić. I Regionalna Izba to czyni. Ponieważ możecie mi państwo wierzyć, ale ja z każdej kwoty, która znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej, muszę tutaj w Regionalnej Izbie Obrachunkowej się wytłumaczyć. Oni mają specjalne oprogramowania uwzględniające też obecne rzeczy, które się dzieją. Jeżeli w którymś roku jakaś wartość jest za niska, za wysoka, momentalnie monitorują. Także ten nadzór jest tutaj bardzo intensywny i jak już kilkakrotnie mówiłem, zawsze przy emisji obligacji jest niezbędna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Znowuż ponownie wszystko przeglądają. Także gdyby były jakieś nieprawidłowości albo jakieś niedoszacowane kwoty, oni momentalnie zaczynają w tym momencie interweniować i dostaje się opinię negatywną. Tak się to kończy. Szanowni państwo, też sobie przejrzałem wstecz już, patrząc jak się rok 2021 rozpoczynał. Przejrzałem sobie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej też w zakresie budżetu, długu. One były zawsze pozytywnie, pomimo że byliśmy już rok w pandemii. Rok 2020 był rokiem bardzo niepewnym dla wszystkich samorządów. Do końca nikt nie był w stanie przewidzieć, co się dzieje. Regionalna Izba Obrachunkowa, nawet pomimo takiej sytuacji, wiedząc, że na bieżąco ją monitorujemy, dała nam pozytywne opinie do wszystkiego, czyli i do budżetu, do emisji długu. Podobnie uczynili w tym roku. Ja do tego znowu już wrócę przy informacji opisowej z wykonania budżetu. Mamy wszystko zaopiniowane pozytywnie. Z tego, co patrzyłem na WIBOR, no nie słyszałem, żeby on był 8%, 6 z hakiem.
No, nie słyszałem, żeby WIBOR. To... Aha, prognoza, okej. Ja się tutaj trzymam realnego WIBOR-u. Szanowni Państwo, polityka stóp procentowych faktycznie jest prowadzona w tym kierunku. Ja nie jestem co prawda prezesem Narodowego Banku Polskiego, ani też przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, ale patrząc na to, co się dzieje, po ostatniej podwyżce widzę, że ona już jest niższa. To też nie jest tak, że te stopy procentowe mogą być podwyższane bez końca. Co miesiąc kolejna sesja, podwyżka stóp procentowych, ponieważ doprowadziłoby to do ogromnej recesji, a później do kryzysu gospodarczego. Nie można stóp tak podnosić bez końca, także ja myślę, że te stopy, te podwyżki już się uspokoją. Natomiast w kolejnych latach miejmy nadzieję, że sytuacja tutaj się jak najszybciej ustabilizuje. Można się spodziewać również obniżek stóp procentowych. Także nie można zakładać, że te stopy procentowe będą tak wysokie aż do roku tam 2034 czy jeszcze dalej. Podobnie mieliśmy już też do czynienia z tym podczas COVID-u, szanowni państwo. Stopy procentowe były obniżane. Dlaczego? Żeby pobudzić gospodarkę. Dlatego one tak nisko zostały wtedy podczas kilkukrotnych sesji Rady Polityki Pieniężnej obniżone. W tym roku żeśmy dołożyli, to prawda, 700 tysięcy. I trzymamy cały czas rękę na pulsie. Tutaj będziemy patrzeć, co się będzie działo. Ja, szanowni państwo, śledzę cały czas gospodarkę i wszystkie te makroekonomiczne wskaźniki, które się pojawiają. Do tego mamy również wytyczne. Znowu będziemy robić projekt budżetu na przyszły rok. Dostaniemy wytyczne ministra finansów, których się musimy trzymać w zakresie prognozy kursów walutowych, inflacji, właśnie między innymi stóp procentowych. Natomiast w mojej ocenie mamy to wszystko tutaj aktualne i na bieżąco to też aktualizujemy, bo prognoza to nie jest też coś takiego, że ją się raz w roku zrobi i jest koniec. Ją trzeba aktualizować czasami nawet co miesiąc i też to tutaj czynimy. Tyle tytułem komentarza. Co do radlińskiej strefy aktywności gospodarczej, spółka jest zlikwidowana. Ona została zlikwidowana w 2020 roku. Pozostała nam jeszcze jedna formalność, wykreślenie z KRS-u. Tutaj niestety państwo macie wiedzę świętej pamięci, pan prezes Sokala nie zdążył tej spółki wykreślić. Natomiast mamy już generalnie pozyskanego nowego likwidatora. Walne zgromadzenie wspólników nie może wykreślić z KRS-u. To musi zrobić likwidator. Myślę, że na początku czerwca tutaj sfinalizujemy te sprawy i wtedy ta spółka formalnie zostanie wykreślona z KRS-u. Tam już nie ma żadnego majątku, żadnego kapitału. Także spółka istnieje praktycznie tylko i wyłącznie na papierze. Tyle może, szanowni państwo, tytułem wstępu z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Bednusz. Halo. Panie skarbniku, proszę zostać, bo to do pana. Aha, myślałem, że pan... Nie. Okay, ja tak nie chciałem, dwa zdania komentarza właśnie. Pierwsza kwestia, oczywiście dzisiaj WIBOR jest 6,77, natomiast dlaczego przyjąłem tam 7,1? Proszę państwa, po pierwsze, jak popatrzycie sobie państwo na prognozę stóp procentowych wybraną z kontraktu FRA, to jest kontrakt na stopę procentową, który pokazuje, ile będzie WIBOR na przykład za 6 miesięcy, to on dzisiaj już jest na poziomie 7,97. Pytanie pierwsze do pana skarbnika, czy jeszcze w tym roku będą zmieniane kupony odsetkowe, jeżeli chodzi o obligacje, bo one są półroczne, więc jeżeli raz były zmienione, to być może jeszcze w listopadzie czeka pana zmiana kuponów odsetkowych i wtedy pan już, jeżeli nie, to być może zaraz to będzie po nowym roku. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli chodzi o kwestię kwestionowania Regionalnej Izby Rachunkowej. To nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, czy jeżeli pan wpisze w WPF-ie w roku 2032 wydatki bieżące 100 milionów czy 99, czy RIO to panu zakwestionuje, jeżeli cała reszta się będzie zgadzać. Dziękuję. Szanowni państwo, kontrakty FRA na stopę procentową są to kontrakty tak zwane forward, jeśli dobrze pamiętam. Jest to stopa wynikająca z... Można grać w dwie strony, tak? Pozycja długa, krótka. Na spadek i na wzrost. No bo mi się tak kojarzą właśnie kontrakty na stopę procentową, że jest to typowo rynkowa stopa, która podlega również elementowi spekulacji. Także tutaj to wcale wartość tych kontraktów, wysokość nie świadczy o tym, jak zareaguje Rada Polityki Pieniężnej i jaki będzie WIBOR. To nie jest bezpośrednio powiązane. Nie można powiedzieć, że ten kontrakt wynosi dzisiaj tyle i tyle i
od razu Rada Polityki Pieniężnej będzie stopy procentowe do tej wysokości podnosić. To jest wartość typowo spekulacyjna, podobnie jak zresztą przy innych kontraktach terminowych. Kontrakty terminowe również na akcje, na WIG20 nawet, no to wszystko są takie instrumenty tak zwane pochodne. Jakąś tam informację dają, ale nie są taką gwarancją, że na pewno. Nie? Kupony odsetkowe mają przeliczone, ja tu szanowni państwo też na bieżąco w tym roku właśnie jak żeśmy otrzymali z banków informacje już po podwyżkach stóp procentowych, no to w tym momencie udałem się też do rady, bo już widziałem, że trzeba będzie dołożyć, także tutaj mamy to zaktualizowane. Jak mówię też na bieżąco, jeśli chodzi o koszt obsługi długu, no działamy. Natomiast ja sobie przygotowałem taką krótką prezentację, może przy okazji szanowni państwo, ja bym tu poprosił. Nie kojarzę. Znaczy musiałem to, raczej nie, ale musiałem to jeszcze, na 100% musiałem to sprawdzić. Pytanie, które zadałem. Jeżeli pan w 2030 roku przyjmie, że na przykład wydatki bieżące będą 100 milionów, a nie 99, czy Rio to panu zakwestionuje, jak wszystkie inne czynniki będą spełnione? Znaczy, szanowni państwo, Regionalna Izba Obrachunkowa analizuje to pod kątem wielowskaźnikowym, nie analizuje tylko na przykład jednego wiersza w tej wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast myśmy się tutaj też kierowali wytycznymi ministra finansów i wynika to też z takiego przeliczenia wskaźnikowego w poszczególnych latach, ale jakbym dopisał milion więcej do wydatków bieżących, to prawdopodobnie Regionalna Izba Obrachunkowa by tego nie zakwestionowała, bo można sobie założyć, że chcemy w 2034 roku zrobić więcej remontów dróg na milion, a jest to wydatek bieżący, nie? Właśnie wynikało, że jeżeli wszystkie czynniki będą, no to Regionalna Izba to państwu zakwestionuje. Także to nie jest kwestionowanie kompetencji Regionalnej Izby i chciałbym, żeby to wybrzmiało, tylko chodzi o to, że państwo jako kreatorzy WPF-u macie możliwość, że możecie coś przyjąć i tak, żeby wskaźniki po prostu się zgadzały i wtedy Rio nie ma podstaw do tego kwestionować. Owszem, może, ale jeżeli wszystko reszta będzie, to Rio i tak to państwo zaakceptuje. Także tu o to chodzi. Dwa, jeżeli chodzi o kontrakty FRA, ja się z panem zgadzam, że gwarancji nie ma. Natomiast jakby pan prześledził historię, to kontrakty FRA dają mniej więcej perspektywę tego, co pana czeka. I oczywiście możemy gdybać, czy będzie, czy nie będzie. Natomiast pytanie, jeżeli już dzisiaj jest WIBOR 6,75 plus marża, która nie wiem jaka jest średnia, bo nie usłyszałem, a zadałem też to pytanie podczas prezentacji, daje teoretycznie koszt odsetkowy na przyszły rok na około 8%. Pytanie, czy to jest prawda, czy nie. Szanowni państwo, no ja tutaj więcej już o stopach procentowych i tym bardziej o jakichś kontraktach FRA i to się nie będę dalej wypowiadał, bo to już myślę, że mamy uzgodnione. Marże mamy na obligacjach, bo mamy w kilku bankach, między innymi w tych takich głównych graczy rynkowych, którzy są agentami emisji. Marże mamy zróżnicowane. Z tego co pamiętam, to mamy nawet bardzo korzystne 0,4%. To były takie te lata, gdy robiliśmy emisje, gdzie marże były bardzo atrakcyjne i one są teraz już de facto niezmienne. Także to też nie można powiedzieć, że marże są wszędzie, nie wiem, rzędu 1%, czy no mówię przykładowo, nie? Także tu nie można tego też tak liniowo automatem wszystkiego przeliczyć, bo w każdym z tych banków sytuacja wygląda inaczej. Nie skarbniku, tylko o prognozę średnią. Naprawdę. Jeżeli dzisiaj mamy WIBOR 6,75, w przyszłym roku jakiego kosztu odsetkowego się pan spodziewa? Znaczy ja na przyszły rok i kolejne lata, szanowni państwo, planowaliśmy zwyżkę stóp procentowych, też zgodnie z Ministerstwem Finansów, natomiast tutaj no będziemy śledzić ten rok i do projektu budżetu też już będziemy w listopadzie widzieć, jak się stopy procentowe układają i też będziemy tutaj już na etapie budowy kolejnej wieloletniej prognozy finansowej do kolejnego budżetu też to będziemy mieli wszystko uwzględnione najbardziej. No, dziękuję okay. Panie skarbniku, myślę, że dyskusja nad przyszłością finansów to jeszcze przed nami, bo to trudno w tej chwili coś na ten temat powiedzieć, to się wszystko bardzo zmienia. Dziękuję panie skarbniku. Czy jeszcze ktoś chciałby? Mogłem jeszcze trochę? Jeszcze? Tak, ale będę się streszczał. Szanowni państwo, w związku z raportem zrobiłem dla państwa taką krótką prezentację. To jest rozwinięcie też tego, co w raporcie się znalazło. Szanowni państwo, mamy od 2018 roku do 2022 pokazane, jak się kształtowały inwestycje. To są te pierwsze słupki. Jakie mieliśmy poziomy, czyli tutaj było 12 milionów w 18, 19, w 20 było troszkę mniej, niecałe 8,
w 21 12, no teraz w rok 2022 też tutaj w związku z inwestycjami mamy ponad 16. Szanowni Państwo, też tu jest pokazane na kolejnych słupkach, jak nam się zmieniło zadłużenie, czyli te inwestycje, co spowodowały. W 18 nam wzrosło zadłużenie, w 19 również, średnio 4 miliony, w 20 w granicach 2,5 miliona, w 21 i w 22 praktycznie zadłużenie nam wzrosło minimalnie o kilkaset tysięcy złotych. Kolejnym źródłem finansowania tutaj były dotacje inwestycyjne plus rządowe fundusze, a resztę sfinansowano z dochodów własnych. Poproszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, tutaj według naszej wieloletniej prognozy finansowej pokazujemy, jeśli chodzi też o bezpieczeństwo finansowe gminy, pokazujemy, jak relacja wygląda, czyli spłata z zadłużenia z odsetkami, to jest ta dolna czerwona linia, w stosunku do dochodów własnych, jakie realizujemy. Szanowni Państwo, widzicie, że ta czerwona linia jest znacznie poniżej tych dochodów, czyli jesteśmy w stanie obsługiwać dług wraz z odsetkami. Nawet gdyby jeszcze na koniec roku czy w przyszłym roku wzrosły stopy procentowe, to w tym momencie mamy dalej jeszcze zapas bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dochody własne, żeby z tych dochodów ten dług wraz z odsetkami spłacać. Poproszę kolejny slajd. Szanowni Państwo, to jest takie podsumowanie dochodów własnych w latach 2018-34, czyli ich poziom skumulowany, a tutaj spłata długów wraz z odsetkami również skumulowana w tych wszystkich latach, jaki to jest ułamek dochodów własnych. Poproszę kolejny slajd. Tu jest wskaźnik, Szanowni Państwo, który wynika z ustawy, z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik dopuszczalnej spłaty plus ten czerwony dopuszczalny wskaźnik spłaty, którego nie można przekroczyć. We wszystkich tych latach jesteśmy na bezpiecznym poziomie. Nie można po prostu więcej spłacić niż pozwala ta czerwona linia. Tak jest skonstruowany ten wzór. I to może tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Szanowni Państwo, na razie dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma uwagi do debaty? Pan radny Schindler. Ja już krótko tylko odnośnie raportu i o tej części finansowej, ponieważ przez pewien czas mieliśmy tutaj debatę dwóch ekonomistów i taki, myślę, potencjalny nasz mieszkaniec, no nie wiem, czy we wszystkim się orientował. Ja chciałem się odnieść tylko do pana skarbnika, bo mimo że ja nie jestem ekonomistą, tutaj pan Leszek, wiemy wszyscy, oprócz tego, że jest tutaj zatoskanym mieszkańcem naszego miasta, byłem radnym, ale również ekonomistą, to mimo tego, że nie jestem ekonomistą, to dla mnie to było jasne, ta prezentacja i podsumowanie tutaj naszego mieszkańca, więc tak jak ja to zrozumiałem, mieszkaniec wcale nie kwestionował opinii, tak już to pan powiedział, pana przyjaciół, kolegów w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nie powiedziałem, że to są moi przyjaciele, a nie koledzy. Z którymi pan się zna od wielu lat. Ja ich znam ze współpracy i więc, że to są ludzie o wysokich kwalifikacjach. To szło jasno, to szło, dobrze, proszę mi pozwolić dokończyć. To szło jasno zrozumieć, a wskazywał tylko jedynie na to, że przesuwając tą datę wieloletniej prognozie finansowej w górę, tak na kolejne lata, po prostu te wskaźniki się zgadzają i dlatego Rio tego nie kwestionuje. Wskazał też mieszkaniec na obecny już wysoki poziom tego zadłużenia, to jest blisko 50 milionów oraz koszty jego spłaty oraz moi drodzy, wskazał również na to, że na perspektywę ostatnich wielu, wielu lat, że każdy rok praktycznie zamykał się z deficytem, a nowe inwestycje realizowane generowały jedynie koszty. Więc ja to tyle wywnioskowałem jakby z punktu widzenia mieszkańca, bo tu, no, co tu dużo mówić, słuchajcie, no, władza nasza nie jest w stanie tutaj pochwalić się, jeżeli chodzi o nasz budżet i o zadłużenie, ponieważ no, czym tu się chwalić, jeżeli to zadłużenie wzrasta z roku na rok od wielu, wielu lat. Dziękuję, to tyle. Dziękuję panie radny. W zasadzie to nie miał pan uwag do debaty, tylko recenzował pan wypowiedź poprzednika i to my się mamy skupić na debacie. Natomiast bardzo proszę, jeżeli ktoś ma jeszcze konkretne jakieś... Ja tylko uwagi. Jeszcze jedno krótkie, bo... Pani radna Radowska-Polnia. Tak, w raporcie mamy tutaj kwotę zadłużenia i tę tabelkę, która jest pokazana właściwie 2033. Pan już nam tu dzisiaj pokazał 2034, to znaczy już mamy troszeczkę inną rzecz, pokazał znaczy, nam... Znaczy tam już jest zero.
Czy do 34 jest spłacony dług, czyli jeżeli się w 34 spłaci ostatnią transzę, wtedy jest zero, są ten 34. No bo troszeczkę te wykresy już były inne niż te, co i mamy w WPF mamy też do 34 roku teraz aktualnie. No tak. Państwo wiecie, także. Czy jeszcze do raportu są jakieś uwagi, pytania? Pani burmistrz prosi o głos, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, goście, nasi pracownicy. To prawda, że ustawodawca daje dużą dowolność w formułowaniu raportu i właściwie tak jak Pan Sekretarz powiedział, bo to właśnie koordynował pracę nad raportem, przygotowaliśmy dla Państwa taki dokument, który uważamy, że wypełnia nasze obowiązki. Z założeniem, że wszystko, co nie zostało tam zawarte, jest w dokumentach innych, które Państwo dobrze znacie, które przyjęliście. Są też sprawozdania GUS-owskie, więc to wszystko jest do odszukania i my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Cieszymy się, że są pytania, że jesteście Państwo też zatroskani miastem, tak samo jak i my, bo myślę, że po to i my tu pracujemy. Na rzecz tego miasta Państwo pracujecie jako radni, żeby w tym mieście żyło nam się coraz lepiej. I myślę, Panie Radny, tak jak Pan powiedział, że nie mamy się czym chwalić, to ja mam odrębne zdanie i uważam, że właśnie w raporcie podajemy dość sucho rzeczywistość, natomiast chwalenie, no różnie każdy może na to patrzeć, natomiast naszym sukcesem i z tego, czego najbardziej się cieszymy, to, że praca urzędu nawet w tych najtrudniejszych dniach, kiedy była pandemia, kiedy było trudno, byliśmy do Państwa dyspozycji, byliśmy otwarci, nie zamykaliśmy urzędu. Nasze jednostki, wszyscy pracowali na rzecz, myślę, że może górnolotnie zabrzmi, ale dobra wspólnego. To, że mamy zadłużenie, to można na to spojrzeć w różnoraki sposób. Dzisiaj patrząc przez gospodarstwa prywatne, bardzo dużo ludzi korzysta z kredytów różnego rodzaju po to, żeby wybudować szybko i żeby korzystać z tego dobrodziejstwa infrastruktury. I my też taką politykę prowadzimy. To, że dzisiaj nie martwimy się o kanalizację, to, że nasze dzieci mają bardzo dobre warunki w przedszkolach, w szkołach, to, że mamy godne warunki generalnie w naszych jednostkach, to uważam za ogromny sukces nas wszystkich, którzy przyczynili się do tego, każdy na swoim stanowisku czy miejscu pracy. Państwo uchwalając budżet, pracownicy, którzy wspierają nas w tych działaniach, bo burmistrz jest odpowiedzialny za wszystko. Natomiast patrząc na prognozy, ja się cieszę, że Rada zawsze tak podchodziła rozsądnie i do budżetu, i do stawek podatkowych, bo od wielu, wielu lat Radlin się szczyci tym, że podatki są jedne z najniższych w powiecie i tu w naszej okolicy, bo przecież zawsze robimy taką politykę też porównawczą. Więc z tego miejsca i chciałam wszystkim podziękować za pracę wykonaną nad tym raportem. Jeżeli będą jakiekolwiek jeszcze pytania, to oczywiście, że je uzupełniamy, dopowiadamy i wszystkim Państwu za to dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Zamykam debatę nad raportem miasta i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Radlina. Referuje sekretarz miasta, pan Piotr Absalon. Wiem, że było to na wszystkich komisjach, dyskutowaliśmy. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja Budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Komisja Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Czy do pana sekretarza w temacie tej uchwały są pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania tej uchwały, jak odczytałam.
Widzisz, pana Polnika nie ma. Wszystkie głosy oddane za. Jest 11 głosów przeciw 1. Wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Chciałby coś dodać? Nie, dziękuję bardzo. To chyba wszystko jest w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Kontynuując porządek obrad, przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Punkt 4a. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym referuje skarbnik miasta, pan Waldemar Machnik. Panie skarbniku, bardzo proszę, bardzo, ponieważ no, omawialiśmy to na komisjach, wszystkie te dokumenty, proszę bardzo króciutko przypomnieć najważniejsze liczby. Szanowni Państwo, w takim dużym skrócie i podsumowaniu, ponieważ sami Państwo wiecie, że jest to bardzo obszerny dokument, z którym się Państwo mieli okazję zapoznać. Jest on również dostępny na naszej stronie BIP. Gdyby ktoś z mieszkańców też miał jakieś tam, chciał sobie z zainteresowaniem coś posprawdzać lub poprzeliczać, to również jest to dostępne w internecie. Natomiast ja to teraz w bardzo dużym skrócie tylko takie ogólne kwoty, które wynikają z wykonania budżetu ubiegłorocznego. Szanowni Państwo, w 2021 roku zrealizowaliśmy dochody ogółem w wysokości 102 019 770 zł i 1 grosz. W tym dochody bieżące wyniosły 98 227 342 49 oraz dochody majątkowe 3 792 427 52. Co do wydatków, wyniosły one 104 957 751 zł i 2 grosze. Tutaj również wydatki bieżące wyniosły 92 788 339 52 grosze. Natomiast wydatki majątkowe, czyli inwestycje 12 169 411 50 groszy. Tym samym budżet nam się zamknął ubiegłoroczny deficytem 2 937 981 1 grosz. Natomiast wygenerowano nadwyżkę operacyjną, czyli tutaj różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była dodatnia i wyniosła ta nadwyżka operacyjna 5 439 002 zł 97 groszy. Wyemitowaliśmy obligacje na kwotę 2 900 000 zł. Równocześnie spłaciliśmy pożyczkę w UFOS-ie na kwotę 64 000 oraz wykupiliśmy obligacje na kwotę 2 600 000 zł. Czyli praktycznie po tych operacjach w ubiegłym roku dług nam się znacznie nie zwiększył. Szanowni Państwo, łączne zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczki i emisji obligacji wyniosło 47 676 118 60. Pozostało nam jeszcze do spłaty 126 118 60 pożyczki w UFOS-iu oraz do wykupu obligacji 47 550 000 zł. Tak jak już tutaj mówiłem, do końca 2034 roku całkowite zadłużenie obecne, które mamy, łącznie z tym, które planujemy zaciągnąć w tym roku budżetowym, spłacimy do 2034 roku. Tyle tytułem takiego wstępu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę zapoznać nas z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Radlin za 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest tutaj efekt analizy, którą dokonuje Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z ustawą. Już wspominałem wcześniej, w poprzednim punkcie, jak bardzo szczegółowo Regionalna Izba Obrachunkowa analizuje wszystkie informacje, których do nich przesyłamy, również te, jeśli chodzi o roczne wykonanie budżetu. Niezbędne, aby głosować później zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu, jest niezbędna ta opinia, otrzymaliśmy ją. Teraz ją, Szanowni Państwo, odczytam. Uchwała nr 4200/3/104/2022
trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Radlin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywna opinia o przedłożonym przez burmistrza Radlina sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radlin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie, przepraszam, z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Trzeci skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez burmistrza Radlina materiałów dotyczących wykonania budżetu miasta Radlin. Stwierdził, co następuje. Punkt pierwszy. W zakresie przedłożonego sprawozdania wykonania budżetu za 2021 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej stosownie do regulacji zawartej w paragrafie 23 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Punkt drugi. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. To jest literka A. Wykonane dochody i wydatki w szczegółowościach uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio. Dochody 102 019 771 grosz, to jest 98,8% planu. Wydatki 104 957 751 2 grosze, to jest 96,6% planu. Literka B. Wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Literka C. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w punkcie B. Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe, informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu w 2021 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Wynik budżetu za 2021 to deficyt budżetowy w wysokości 2 937 981,1 grosz. Łączna kwota długu miasta na koniec 2021 roku wynosiła 47 676 898,60 groszy, co stanowi 46,7% dochodów wykonanych w ubiegłym roku. Zobowiązania wymagalne wynoszą 780 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RBN za 2021 gmina posiada należności wymagalne w kwocie 5 364 811 25 groszy, które stanowią 5,3% wykonanych dochodów. Punkt trzeci. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego miasta Radlin w ocenie składu orzekającego zawiera elementy wymienione w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Poza oceną składu orzekającego pozostaje przesłane wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Radlin sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok z uwagi na treść artykułu 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, przedłożone sprawozdanie zaopiniowane jak prezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radni zapoznali się z tym orzeczeniem. Komisja rewizyjna, pracując przez kilka spotkań, przygotowała opinię do RIO i bardzo proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej pana radnego Adama Cyrana o odczytanie sentencji tej opinii. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Radlinie wydała pozytywną opinię burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu miasta za 2021. I teraz tak może pokrótce, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego ta opinia była pozytywna. Komisja rewizyjna na posiedzeniach w dniach 5 kwietnia, 12 kwietnia, 19 kwietnia oraz 10 maja 2022 rozpatrzyła punkt pierwszy. Sprawozdanie burmistrza Radlina z wykonania budżetu miasta za 2021. Wykaz zmian w przedsięwzięciach WPF-u, informację o stopniu zaawansowanych programów wieloletnich, wieloletnią prognozę finansową według stanu na dzień 31 grudnia 2021, sprawozdanie finansowe za 2021, informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021.
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego nie budzą zastrzeżeń komisji. W wyniku czego 10 maja 2022 roku Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Radlina wykonania budżetu miasta za 2021. Stan komisji w dniu głosowania 5 osób, 4 osoby były za, 1 osoba wstrzymująca. Dziękuję. Dziękuję. Ja odczytam sentencję opinii RIO do wniosku komisji rewizyjnej. Uchwała trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie. Wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie absolutorium dla burmistrza Radlina za 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Państwo czytaliście, więc na tym zakończę ten dokument czy odczytywać. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 4e. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Radlin za rok 2021. Było to omawiane na komisjach. Referuje pan skarbnik, a ja pytam przewodniczących o opinię. Komisja budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie, pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Czy są pytania radnych do pana skarbnika, pani radna Radowska-Polnik, proszę. Tak, ja te pytania zadałam wczoraj, ale pan skarbnik prosił o nie dzisiaj, więc pytam. Chciałabym się dowiedzieć, w tym jednym zestawieniu jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowniczy. To jak gdyby powtarza się, jak gdyby ta suma co roku wytwarzana, w zeszłym roku tego było 32 tysiące, w tym roku 19 tysięcy. Prosił pan o te pytanie dzisiaj, bo nie był pan w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego został ten wypłacony, ten ekwiwalent, i prosiłabym o odpowiedź. Szanowni Państwo, nie miałem faktycznie wczoraj na komisji dostępu do dokumentów. Jako że to sprawozdanie jest skonsolidowane w taki sposób, że ono dotyczy wszystkich jednostek budżetowych, również urzędu. Dlatego też musiałem sprawdzić, która z jednostek to wykazała. I okazuje się, że w placówkach oświatowych pojawiają się wypłacone te ekwiwalenty praktycznie we wszystkich. Także przypadając na placówkę oświatową jedną, na przykład na szkołę, to nie jest to duża kwota, natomiast jak się wszystkie te placówki sumuje, to się z tego zrobi kilkanaście tysięcy złotych. Wszystkie te przypadki są uzasadnione. To znaczy, mieliśmy takie zwolnienia z pracowników, że trzeba było wypłacić ekwiwalent. Tak, zdarzało się i nie było opcji, żeby to wybrać. Ja to wczoraj sprawdzałem, również z główną księgową z ZOPO się kontaktowaliśmy w tym zakresie. Także wszystkie te przypadki są uzasadnione. Natomiast jest to taka informacja, która zawsze też pojawia się w informacji dodatkowej. Nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Nie dotyczy to, bo też sprawdzałem pod kątem Urzędu Miasta. W Urzędzie Miasta nie mieliśmy takich sytuacji. Dziękuję. Jeszcze pan dyrektor Brachmański w tym temacie. Bardzo proszę. Jeżeli zostałem wywołany poprzez stwierdzenie, że większość ekwiwalentu za urlop było w placówkach oświatowych, chcę wyjaśnić, z czego to wynika. Nauczyciele w szkołach nie mają urlopu na zasadzie, tak jak wszyscy pracownicy, że mogą wybrać dowolnej chwili. Oni mogą wybierać tylko przy wakacji. Jeżeli na przykład zachodzi konieczność zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego, to się go zatrudnia najczęściej od danego dnia, w którym jest potrzebny, do końca zajęć z dziećmi. A w ciągu, w trakcie tych zajęć też nie zawsze jest możliwość wybrania tego urlopu. Dlatego kiedy się kończą zajęcia z dziećmi, zgodnie z zapisami kodeksu pracy, jeżeli z pracownikiem rozwiązuje się umowę o pracę, a urlop nie został wykorzystany, należy mu wypłacić ekwiwalent. Stąd, tak pani skarbnik powiedział, nie było dużo takich przypadków, ale były, dlatego sumowane z 8 placówek te urlopy dały po prostu tą kwotę, o którą pani radna pytała. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Wobec tego przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Jeszcze pani radna Pejkiel. Jest, wszystkie głosy oddane. Za podjęciem 11, wstrzymały się 3 osoby. Uchwała została podjęta. Dziękuję. I jeszcze kolejny punkt porządku obrad. Punkt F. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Omawiane było na komisjach, referuje pan skarbnik, a ja pytam o opinię przewodniczących komisji. Komisja budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Czy są pytania radnych dotyczące tej uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. I jeszcze wszystkie głosy oddane. Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3 osoby. Uchwała została podjęta. Pani burmistrz chce zabrać głos, czyli udzieliliśmy absolutorium pani burmistrz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni radni. I tu w tym miejscu wam radnym dziękuję, jak również wszystkim pracownikom, dyrektorom placówek, jednostek, panu skarbnikowi, który najwięcej pracy dołożył, żeby budżet zakończył się pozytywnym wynikiem i został zaopiniowany pozytywnie. Za każdą pracę bardzo serdecznie dziękuję w tym trudnym roku. Myślę, że już więcej nie będę mówić, bo już powiedziałam wcześniej. Bardzo dziękuję. I jeszcze pani radna Joanna Ruduch-Kaszuba, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak. Tak, jest. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni radni. No, dzisiaj mamy bardzo miły i przyjemny dzień. Pani burmistrz otrzyma absolutorium od państwa, wotum zaufania, co świadczy nie tylko o dobrze wykonanym budżecie, ale też zaufaniu państwa do pani burmistrz, do władz naszego miasta. Ale to nie wszystko. Jak państwo wiecie, otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu rządowego, z Polskiego Ładu. Jest to dofinansowanie, które chciałam zauważyć, ponieważ jest to najwyższe dofinansowanie w powiecie wodzisławskim. Wśród 9 gmin, które startowały o dotacje, nasze dofinansowanie jest największe. Cieszy mnie to ogromnie, ponieważ pokazaliśmy, że Urząd Miasta, zarówno pani burmistrz, która i zarząd, który ma wizję naszego miasta, ale przede wszystkim pracownicy wykonali bardzo ciężką pracę, ponieważ nasze wnioski były na bardzo wysokim poziomie i otrzymały bardzo wysokie noty. Otrzymaliśmy, jeżeli chodzi o radni, otrzymaliśmy rewitalizację miejskiej przestrzeni na kwotę 4 milionów 950 tysięcy. Otrzymaliśmy rozbudowę bazy społecznej, kulturowej i społecznej i sportowej na kwotę 9 milionów 900 tysięcy. Podsumowując to, to jest 14 milionów 850 tysięcy, czyli prawie 15 milionów.
Ale to nie wszystko, szanowni państwo, ponieważ ta dotacja to nie jest jeszcze koniec. Dostaliśmy jeszcze w podziale na cały powiat, MZWiK otrzymało 28 448 tysięcy na modernizację kanalizacji sanitarnej całego powiatu, w tym miasta Radlin. Inwestycje strategiczne. Dlatego bardzo dziękuję za współpracę pani burmistrz, dziękuję za współpracę zarządowi, a przede wszystkim dziękuję pracownikom naszego miasta za wykonaną pracę i za współpracę. Dziękuję bardzo. Myślę, że... przepraszam, bo dziękuję bardzo za te oklaski, ale myślę, że też należy się pracownikom te oklaski. Dziękuję. Myślę, że wszyscy wiemy, jacy to ludzie opracowywali te projekty i jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni. Oby tak dalej. I po tym uroczystym momencie przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Referuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, pan Marcin Król. Było omawiane na komisjach. Były przeprowadzone konsultacje i w wyniku konsultacji, no niestety, ale nie otrzymano żadnych opinii, wniosków i uwag do przedmiotu konsultacji. Proszę o opinię przewodniczących komisji. Komisja budżetu pozytywnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie. Czy są pytania radnych do pana naczelnika? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Wszystkie głosy oddane. Za 14, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I kolejny punkt porządku obrad, punkt 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Pan skarbnik miasta Waldemar Machnik, było to również omawiane na komisjach. Proszę przewodniczących o opinię. Komisja budżetu pozytywnie. Komisja Infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie. Czy są pytania radnych w temacie tego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Wszystkie głosy oddane. 14 za, uchwała została podjęta. I kolejny punkt porządku obrad, punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zakresu i formie informacji z wykonania budżetu miasta Radlin, planu finansowego samorządowych instytucji kultury o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. Było to omawiane na komisjach i wiemy, że jest to, ale to może pan skarbnik w dwóch zdaniach powie, jednej i drugiej uchwale, czego dotyczy. Szanowni państwo, obie uchwały, tak jak mówiłem na komisjach, są taką aktualizacją uchwał z 2010 roku, które nam się troszkę już zdezaktualizowali i postanowiliśmy napisać je od nowa, tamte z 2010 po prostu uchylić i zaktualizować wszystko do stanu obecnego. Tutaj akurat w tym przypadku w informacji opisowej z wykonania budżetu podajemy więcej informacji niż wynikało z tej poprzedniej uchwały, dlatego też tutaj rozszerzyliśmy zakres tej uchwały i tyle. Jak to nazwałem wczoraj na komisjach, typowa taka kosmetyka, ale żeby tutaj mieć po prostu aktualne wszystkie zapisy w zakresie tworzenia projektu budżetu, jak również później opisywania wykonania tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię przewodniczącego. Komisja budżetu pozytywnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie. Czy są pytania radnych? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania.
I wszystkie głosy oddane. Jednomyślnie uchwała została podjęta. I kolejny punkt porządku obrad, punkt 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na rok 2022. Zostaje z nami pan skarbnik. Było to omawiane na komisjach. Proszę o opinię przewodniczących. Komisja budżetu pozytywnie, niejednogłośnie. Komisja infrastruktury jednogłośnie pozytywnie. Społeczna pozytywnie, niejednogłośnie. Panie skarbniku, ja wiem, że to jest szeroka bardzo uchwała, ale proszę przedstawić pokrótce, czego dotyczą zmiany w budżecie. Szanowni Państwo, projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów o kwotę 345 562 zł i 76 groszy. Natomiast wydatki ulegają zwiększeniu o 393 420 zł i 19 groszy. Zmiany tutaj, szczególnie jeśli chodzi o świadczenia społeczne w zakresie pomocy społecznej, dokładamy środków, jak również dokładamy trochę środków dodatkowo na media, na energię, w związku też ze wzrostem cen wskutek inflacji. Także tyle tak ogólnie w zakresie tej uchwały. Są pytania radnych dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały, tak jak odczytałam. Wszystkie głosy oddane. Głosowało za podjęciem 11, wstrzymały się 3 osoby. Uchwała została podjęta. I to dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Pan skarbnik, dziękuję. I kolejny punkt porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Były dwie sesje i proszę o przyjęcie protokołu z sesji z 26 kwietnia. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Wszystkie głosy oddane. Tak? 14 za. Protokół jest przyjęty. I drugi protokół z 17 maja. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. A jeszcze musimy poczekać. Tak, tak, tak. Aż się wyczyści poprzednie głosowanie. Jeszcze nie. Teraz. I wszystkie głosy oddane. Zagłosowało 14 osób. Protokół został przyjęty. I kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie z działalności burmistrza Radlina między sesjami. Pani burmistrz Barbara Magiera, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w tym miesiącu spotykamy się już kolejny raz, bo pierwszy raz na sesji naszej jubileuszowej. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak było, więc postaram się tylko jedno zdjęcie przypomnieć z tego jubileuszu. Rzeczywiście 25 lat szybko minęło. To, co udało nam się zrobić, staraliśmy się pokazać na tych wszystkich prezentacjach i film, który został wyemitowany. Goście, myślę, że docenili również to, co mieli okazję zobaczyć na sesji w Domu Kultury, jak też będąc naszymi gośćmi, jeżeli to są ludzie, którzy są spoza Radlina. Frekwencja nam doskonale dopisała. Ale tu chciałam przejść już do naszych inwestycji, które już teraz żłobek nabiera takiego kształtu, jakbyśmy sobie życzyli. Ten obiekt, tu winda, która jest zamontowana.
Tego budynku pewno za niebawem nie poznamy. To budynek, który poddajemy całkowitej modernizacji i termomodernizacji. Mural, który jest na głównej ścianie, wykonują ci sami, którzy robili właściwie tą odtwarzali mozaikę na szkole sportowej. Z różnych perspektyw. Już na odcinku naszego parku rozpoczęły się prace. Wszyscy ci, którzy pytają się, co tam się dzieje, możemy wyjaśniać, że to Park Jordanowski się tworzy. Nowe wydarzenie, nowa rada, o której mówiliśmy już Państwu. I tu ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu młodzież uczy się demokracji. I to tak dość namacalnie, bo sami, jak Państwo widzicie, najpierw zostały dokonane wybory w swoich szkołach. Wszystkie te osoby, które tutaj się dzisiaj, które są tu uwidocznione, są to radni wybrani przez społeczność uczniowską z każdej szkoły. Nie przewidzieliśmy, że liczba parzysta tak się okaże być trudna i w tym momencie sesja Rady Miejskiej została przerwana. Muszą się demokratycznie dogadać, bo zostało wysuniętych dwóch kandydatów na przewodniczącego i trudno będą musieli uczyć się kompromisów. Kolejne wydarzenia, które miały miejsce już w Domu Kultury, to Radliński Festiwal Operetki, który cieszy się ogromnym uznaniem. Nasz Déjà Vu już ma 15 lat. To zespół, który rodził się tak bardzo skromnie i już właściwie jest naszą wizytówką. Kolejna firma, Już Jadę, została naszym powiatowym liderem przedsiębiorczości, tym razem miasto Wodzisław organizowało powiatowego lidera przedsiębiorczości. Firma Już Jadę ma swoją siedzibę na ulicy Rybnickiej. Oprócz tego, że jadą z pomocą, to są producentami, tak dopowiem, lawet i naprawdę urządzeń takich mechanicznych na bardzo wysokim poziomie z możliwością konstruowania według potrzeb klienta. Zawody, międzynarodowy turniej szermierczy z okazji Dnia Dziecka i projekt, który realizujemy razem z Rybnikiem i Fundacją Stocznia, to Narada Obywatelska w sprawie ubóstwa energetycznego i tu po sąsiedzku na kopalni Ignacy. A to już nasz pan burmistrz Podleśny, który pojechał razem z panem Mirkiem Sosną kolejny raz do Ukrainy i wręczył wszystko to, co tu państwo widzicie, jak ktoś chciałby prześledzić. Tu znajdują się te wszystkie rzeczy, które zakupiliśmy z tej dotacji, o którą Państwa prosiliśmy i Państwo przegłosowaliście, jak również z darów, które mieliśmy w naszym magazynie dobra i to, co zostało w naszych magazynach tych zebrane. No ja myślę, że już tu za wiele nie będę dopowiadać, ponieważ radna powiatowa już powiedziała. Wczoraj została ogłoszona kolejna edycja rządowego programu inwestycji strategicznych i miasto Radlin otrzymało dwa znaczące dofinansowania i tu na budowę i modernizację infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej w mieście, jak również na dobry klimat dla Radlina. Ten droższy to, tak jak Państwo pamiętacie, dwa obiekty, które będą właściwie ten na Rejmonta zmodernizowany, a na ulicy Odległej odtworzony na nowo z uzupełnieniem infrastruktury sportowej na boisku.
A dobry klimat dla Radlina to poprawa i zmiana wizerunku naszego placu olimpijczyków plus ścieżka rowerowa pomiędzy ulicą Kominka i Napierskiego. To też ten fragment, który mamy już w tych naszych ciągach zaprojektowanych. Nasze ścieżki rowe może nie do końca są już połączone, ale robimy tak fragmentarycznie, jak nam się udaje, bo większość z nich niestety nie możemy robić na gruntach, którym jesteśmy my właścicielami i tu zawsze robimy takie działania, żeby przekonać ludzi na odstąpienie pewnych części swoich działek, żeby takie ścieżki stworzyć i połączyć. Gdyby nam się to udało, to myślę, że miasto Radlin będzie oplecione tymi ścieżkami, w związku z tym, że wzdłuż ulic no, nie mamy takiej możliwości. Nasze ciągi komunikacyjne, te główne, są bardzo, bardzo ciasne. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania radnych do pani burmistrz? Nie ma. Wobec tego głosujemy przyjęcie sprawozdania. Wszystkie głosy oddane. A, jeszcze pan przewodniczący. Jest. Wszystkie głosy oddane. Za 14, więc sprawozdanie zostało przyjęte. I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad 11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami, trochę się nadziało, więc przeczytam. 3 maja udział radnych w obchodach Święta Narodowego 3 maja, 7 maja udział radnej Ewy Szulik w koncercie jubileuszowym 15-lecia zespołu Déjà Vu w Miejskim Ośrodku Kultury, 10 maja udział radnych Ewa Szulik, Agata Strójwąs w 5. gali Akademii Sportowej Top Team w Wodzisławskim Centrum Kultury, 12 maja udział radnego Andrzeja Gaca w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie-Zdrój, 13 maja udział radnej Ewy Szulik w spotkaniu autorskim z pisarką Sabiną Waszut w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, 17 maja udział radnych w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 25-lecia miasta Radlina. Byli wszyscy obecni, więc nie wyczytuję. 18 maja udział radnych Gabrieli Chromik i Agaty Strójwąs we współorganizacji spotkania dla mieszkańców z psychologiem Kryzysy Małe i Duże. 18 maja udział radnych Ewa Szulik, Agata Strójwąs, Ewa Trzeciok, Gabriela Chromik, Beata Klima, Piotr Hetman i Stefan Lukoszek w spotkaniu w SP3 w sprawie ulicy Górzyńskiej. 19 maja udział radnych Ewa Szulik, Agata Strójwąs w dyskusji w sprawie ubóstwa energetycznego w kopalni Ignacy w Rybniku. 20 maja udział radnych Gabriela Chromik i Agata Strójwąs w gali 20-lecia lidera przedsiębiorczości. 22 maja udział radnych, tu już nie będę wyczytywać, bo tu prawie wszyscy, w mszy z okazji 25-lecia miasta Radlin odbyła się w naszym kościele. 23 maja przewodnicząca była na obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 27 maja udział radnych Piotr Hetman i Stefan Lukoszek w zebraniu OSP Górzyny w sprawie szkód górniczych na budynku OSP Górzyny. 27 i 28 maja udział radnych Ewa Szulik, Ewa Trzeciok, Beata Klima w drugim Radlińskim Festiwalu Operetkowym w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie i Placu Radlińskich Olimpijczyków. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze brał udział w jakimś wydarzeniu, to proszę o pan radny Lukoszek. Ja dwa słowa komentarza, pani przewodnicząca, odnośnie wizyty na zebraniu OSP Górzyny w dniu 27 maja. Byliśmy z kolegą przewodniczącym Hetmanem. A sprawa dotyczy tematu szkód górniczych, dlatego strażacy po prostu zwrócili się do nas jako do radnych z Głożyn, żeby zaprosić nas na to zebranie celem oceny zakresu tych szkód. I ja powiem pokrótce tylko. Myśmy
pochwalili prośbę tych strażaków, którzy złożyli, jak domniemywam, bo potwierdzili, że złożyli do pani burmistrz jako do właściciela obiektu OSP Głożyny, jak Liber Tutowy, nie są właścicielami budynków, tylko właścicielem jest burmistrz miasta, bo to są obiekty miejskie. I co mogę stwierdzić od razu, co widać i nawet ile lajka. Spękane są, i to nawet dość mocno, ściany zarówno nośne, jak i ściany działowe. Wypaczona jest stolarka drzwiowa, stolarka okienna. O dachu już nie wspomnę, ale po to to mówię i po to się z tym zwracam, pani burmistrz, bo my mamy również, no chociażby z informacji uzyskanych dzisiaj, dofinansowanie do remontu części tego obiektu, jakim jest były przedszkole na Głożynach. A zwracam się, pani burmistrz, teraz do pani z tym, żeby w terminie jak najpilniejszym zwrócić się do PGG o naprawę zaistniałych szkód. Bo wtedy, kiedy my już to tam rozgrzebiemy, to sprawa się może zrobić problematyczna. Kto jest sprawcą tych niedogodnych? Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami. Były one omawiane na komisjach. Przypomnę tylko, jakie to były pisma. Uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 kwietnia w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Takie uchwały do nas często docierają o podobnej treści. Pismo mieszkańca Radlina w sprawie stygmatów Józefa Stalina wraz z odpowiedzią sekretarza miasta. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w pewnej części. Pismo mieszkańca Radlina w sprawie przebudowy Głożyńskiej kanalizacji deszczowej z ulicy Rymera i dwóch kanalizacji z ulicy Głożyńskiej z dnia 5 maja. Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie natychmiastowego ustanowienia specjalnego funduszu pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz do Prezydenta Rządu i Parlamentu RP w sprawie natychmiastowego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej. Kolejne pismo Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 o wsparcie finansowe. Wszystkie komisje na posiedzeniu w dniu 30 maja bieżącego roku wydały opinię pozytywną do tego pisma. Nie będę odczytywała, ponieważ były tej samej treści. Kolejne pismo, odpowiedź na wniosek Komisji Infrastruktury z dnia 28 marca w sprawie ograniczenia tonażu na ulicy Rymera 238-240. Przeczytam, co komisja, jaki wniosek postawiła. Na posiedzeniu w dniu 30 maja zapoznałem się z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wodzisławskiego dotyczącą wniosku Komisji Infrastruktury z dnia 28 marca 2022 po przeprowadzonej wizji lokalnej w rejonie ulicy Rymera 238-240 wnioskuję o wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 12 ton. Taki jest wniosek komisji, przekażę pani burmistrz. Pismo Rodzinnych Ogródków Działkowych Malina w sprawie prośby o wsparcie w zorganizowaniu Święta Dnia Działkowca. Odpowiedź i realizacja leży w gestii rozwoju, referatu rozwoju pani Katarzyny Macha. Kolejne pismo, wczoraj pismo przewodnie wraz z uchwałą Rady Gminy Mszana w sprawie apelu o wprowadzenie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których stosowane źródło ciepła nie powoduje wytworzenia popiołu i żużli. To pismo otrzymacie państwo na komisję i wraz z wydaniem opinii dotyczące tego pisma. Kolejne pisma to takie nowości. Pismo, życzenie posła na Sejm pana Krzysztofa Gadowskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
otrzymali są piękne życzenia na ręce wszystkim, na moje ręce, wszystkim radnym Rady Miejskiej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie, pomoc i wspólną pracę na rzecz rozwoju miasta Radlin. Od wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym minęły już 32 lata. To wspaniała, a zarazem niełatwa historia rozwoju miast i gmin w demokratycznej Polsce. To lata odważnych decyzji, rozwiązywania problemów, stawiania czoła nowym wyzwaniom i tworzenia perspektyw dla mieszkańców. Życzę Państwu wytrwałości w pracy, cierpliwości i szacunku. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i działania, a zadowolenie mieszkańców niech będzie największą nagrodą za Waszą odpowiedzialną pracę. I kolejne życzenia posła do Parlamentu Europejskiego, pana Łukasza Kochut. Pani burmistrz, szanowna pani burmistrz, szanowni państwo, z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności Radlina składam na ręce pani burmistrz serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla pani, radnych, pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, a także wszystkich osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta. Samorząd jako podstawowa jednostka systemu administracji publicznej realizuje niezwykle istotne dla mieszkańców zadania publiczne, mające bezpośredni wpływ na poziom ich życia. Dzięki poświęceniu i wielkiemu społecznemu zaangażowaniu samorządowców miasta stale się rozwijają, skutecznie wykorzystując w tym cele fundusze europejskie i inne dostępne źródła finansowania inwestycji. Życzę dalszej wytrwałości, satysfakcji i zadowolenia z wykonanej pracy oraz powodzenia w działaniach prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej. Równie piękne życzenia, bardzo przepiękne życzenia leżą w biurze Rady od naszych przyjaciół, które dostaliśmy na naszej uroczystej sesji. Bardzo proszę, przeczytajcie, bo warto się takim czymś ucieszyć. I to wszystkie pisma i to, co dla Was mam tutaj więcej, pism nie ma. Jeszcze tylko podam, że 21 czerwca jest kolejna sesja. Na Waszą prośbę będzie to przedostatni wtorek miesiąca i godzina jak zawsze 14:30. Oddaję Wam głos. Pani radna Radowska-Polnik. Bardzo proszę. Tak, ja mam takich kilka spraw. Pierwsza taka sprawa to jest podziękowanie za siłownię w Szluchcie. Panie, które prosiły mnie o to i też jak gdyby przez 3 lata składałam o to wnioski, są bardzo zadowolone. Już rozmawiałam tu dzisiaj z panem dyrektorem. Nie mogą się doczekać, kiedy będą mogły korzystać z tego, więc bardzo dziękuję za to. Następne takie moje podziękowania to jest do komendanta Straży Miejskiej, który odpowiedział na prośbę przewiezienia roweru dla dziewczynki z Ukrainy. Podziękowałam osobiście, ale chciałam tutaj jeszcze jak gdyby to powiedzieć. I teraz no trochę inna taka sprawa. Chciałabym się dowiedzieć, bo takie jak gdyby krążą już pogłoski po mieście, ludzie dopytują, nawet dzwonią nawet do mnie i pytają się, czy jest to prawda, że koło Domu Kultury, na tym miejscu, gdzie był dom wybudowany, gdy jest teraz zburzony, powstanie stacja benzynowa. Czy miasto coś na ten temat wie? Z posiadanych przez nas informacji nieruchomość u zbiegu ulic Mariackiej i Korfantego naprzeciwko sali katechetycznych została sprzedana. Nabywcą jest przedsiębiorca z niedalekich okolic, który nabył ją i wszczął procedurę zmierzającą do budowy dwustanowiskowej stacji paliw. Toczy się obecnie postępowanie środowiskowe prowadzone przez wójta Marklowic. Trwają uzgodnienia w zakresie komunikacji, czyli dróg dojazdowych. No i czekamy też na rozwój wypadków. Jesteśmy uczestnikiem postępowania, dlatego też prowadzi to postępowanie wójt Marklowic. Aha, to teraz proszę mi powiedzieć, czy nasz plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na wybudowanie tam takiej placówki. Czy tam jest możliwość? Bo tam przecież lata stał dom. Ludzie dopytują o tego, jak to jest możliwe, żeby w centrum miasta mogło powstać coś takiego, gdy tam całe życie był dom mieszkalny. Opracowany chyba w 2013 roku
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze dopuszcza różnego rodzaju inwestycje, w tym również stacje paliw, to już sprawdziliśmy. Tak, a jeszcze chciałabym zapytać, bo ja już dzwoniłam w tej sprawie do pani naczelnik Janetowej i powiedziała mi, że wpłynęło pismo w sprawie zjazdów tam, czy dojazdów do tej posesji. Czy została już wydana jakaś opinia w sprawie tego dojazdu do tej posesji? Bo tak rozmawiałyśmy przez telefon i tak mi pani powiedziała, że wpłynęło, że trzeba jak gdyby dojazdy do tej posesji. Pytałam się, czy takie pismo wpłynęło. Powiedziała mi pani, że tak i chciałabym dowiedzieć, czy już zostały jakieś dodane. Nieruchomość, dodane. O której mowa, jest z trzech stron otoczona drogami. Tak. Jedna powiatowa Korfantego, dwie gminne. Znaczy to jest tak naprawdę jedna nazwa, czyli Mariacka Szersza i Mariacka Jednokierunkowa dzisiaj dojazdowa do przedszkola między innymi. Wpłynęła korespondencja dotycząca uzgodnienia zjazdów. Jeszcze ją procedujemy. Bo proszę Państwa, ja się tak w sumie zastanawiam, jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie, bo jeżeli mówi nam się tu już od dłuższego czasu, że chcemy uspokoić ruch w centrum miasta, godzina 14 po 14, to jest jeden wielki korek, Radlin stoi, i wybudujemy teraz taką stację benzynową, no to już jest no, katastrofa. Ludzie są, wręcz powiem Państwu szczerze, ludzie są oburzeni tym, że tam można pozwolić na wybudowanie takiego obiektu. Musimy rozdzielić kilka spraw. Po pierwsze, nie my budujemy. Jest to prywatna inicjatywa przedsiębiorcy. Dla uspokojenia, bo też już różne rzeczy słyszałem, polskiego przedsiębiorcy z powiatu wodzisławskiego. To raz. Dwa. Ta inwestycja, bo też już się, no tak, no nie jest tajemnica, jakby tak postępowanie, powiedziałem, środowiskowe, czyli z udziałem społeczeństwa, ono się toczy. Zdania są bardzo podzielone. To naprawdę zależy, kto ma jaki punkt widzenia, więc aktywni kierowcy inaczej. Nawet powiem Państwu, mieszkańcy osiedli okolicznych bardzo różni. Jedni właśnie narzekają na ruch, wskazują na, szczególnie w szczycie, zatłoczoną ulicę Korfantego głównie, a inni mówią, że no, zależy jaka stacja, zależy jaki sklep. Bardzo, bardzo, bardzo różnie. Co do wpływu na ruch. Powiedzmy tak. Na pewno każda infrastruktura do obsługi ruchu kołowego jest na pewno generatorem zmian w ruchu. Tak, niekoniecznie wzmaga się sama ilość pojazdów, raczej mało prawdopodobne, że ktoś zjedzie z Rybnickiej, żeby zatankować na Korfantego. Natomiast... Mogę dokończyć. Proszę bardzo. Natomiast na pewno wygeneruje to dodatkowy ruch na skrzyżowaniu. Obecnie z której strony na to spojrzymy, no bo jednak co któreś auto prawdopodobnie wjedzie na tą stację i będzie musiało z niej wyjechać. Co miasto na to? No szanowni Państwo, no nie jest to wymarzona inwestycja w centrum miasta. Ale patrząc, więc co na to miasto, nie wiem co na to miasto, mogę powiedzieć jaki jest punkt widzenia burmistrza na tę inwestycję. Nie zwolilibyśmy tam innego rodzaju usługi, ale woleć, a działać zgodnie z prawem to są dwie różne rzeczy. I no pierwsze to zgodność z planem. Drugie oddziaływanie na sąsiedztwo. Planowane natężenia hałasu. To jest Marklewice zleciły raport oddziaływania na środowisko, więc tutaj pan naczelnik podpowiada, że istotnie jest złożony, nałożyli obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, na ten czas jest zawieszone postępowanie toczące się przed wójtem Marklewic. I myślę, że to jest kluczowa kwestia, czyli oddziaływanie na otoczenie, oddziaływanie na środowisko stacji. No, siłą rzeczy, patrząc na wielkość tej działki, to też budzi nasze wątpliwości. Działka jest niewielka. Jeżeli tam ma jeszcze się zmieścić punkt handlowy, tak jak to przy stacjach, no musi być jakiś, nie wiem, jak to nazwać, kiosk, kasa. Mówi się o tym, że ma to być sieciówka, czyli
któraś ze stacji sieciowych znanych koncernów, no to mniej więcej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić po sąsiedzku, gdzie podobne stacje funkcjonują, dwustanowiskowe, czyli mówię tutaj o dwóch dystrybutorach. No więc adresatem jest ruch lokalny, no raczej samochody osobowe, ale i tak, tak jak powiedziałem, no co tu dużo mówić, no nie jesteśmy zachwyceni. Natomiast chcę tutaj już przestrzec, bo też usłyszałem o wyrażaniu lub niewyrażaniu zgody. No więc to też tak nie jest, że gmina wyraża lub nie wyraża zgody, o tym wszyscy dobrze wiemy. A tak powiedziałem, też te opinie są podzielone. No, pamiętacie, co było przy Pepku. Najpierw gromy i ci, co najbardziej krzyczeli, a zazwyczaj znam twarze. Pierwsi stali, pamiętacie, niebieskie baloniki przy Pepku, pierwsi stali przy drzwiach. Czy jesteśmy z tego tu zachwyceni? Nie, bo wolelibyśmy, żeby tamtego sklepu nie było. Żeby było nie tak tłoczno. Natomiast to nie jest tak, że gmina wydaje lub nie wydaje na coś zgody. Albo jest coś zgodne z prawem, albo nie jest. Tu się zgodzę. To jeżeli tutaj pan burmistrz mówił o tego, czy będą prowadzone jakieś konsultacje społeczne w ten sposób, żeby ludzie mogli wyrazić swoją opinię po prostu. Krąg podmiotów, z którymi jest, które są uczestnikami postępowania i które są uczestnikami, no powiedzmy, konsultacji, tak, bo to gwarantują te przepisy o udziale społeczeństwa w te postępowanie, określają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i w tym zakresie się będzie toczyło to postępowanie. Tak, tylko że tak powiedziałem, krąg podmiotów, czy krąg sąsiadów, krąg osób, z którymi jest prowadzone to postępowanie, to z uczestnikami postępowania określają przepisy. Proszę mi powiedzieć, kto ostatecznie wydaje decyzję i pozwolenie na postawienie tej stacji? Starosta? O pozwolenie na budowę, tak jak każdy inny obiekt, czy większość obiektów, nie każdy, starosta. W naszym wypadku starosta wodzisławski. No to my mamy nadzieję, że starosta, skoro pytał nas jako radnych o opinię na nie temat swojej ulicy, to zapyta nas również jako radnych i społeczeństwo, czy chcemy na środku naszego miasta, naprzeciwko kościoła, stację paliw? Pozwolę sobie jedynie wskazać na istotną różnicę pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami. Mianowicie starosta zapytał szanowną radę, czy chce przebudowy tej drogi, nie dlatego, że miał taki obowiązek albo odsuwał od siebie odpowiedzialność, tylko chciał potwierdzenia, które będzie miało również konsekwencje finansowe. Dlatego, że zgodnie z zawartym porozumieniem, za zgodą szanownej rady, miasto zobowiązało się do pokrycia połowy kosztów ulicy Głożyńskiej. My nie będziemy mieć udziału finansowego w prywatnej, powtarzam, prywatnej inwestycji, a trudno oczekiwać od pana starosty, żeby pytał radę o inwestycje prowadzone nawet w tak ważnym punkcie miasta, jeżeli jest to inwestycja komercyjna, prywatna. Odnośnie pierwszego punktu mam inne zdanie, a co do kwestii stacji benzynowej, no to jednak powinny być rozszerzone konsultacje społeczne. Tak uważam. Powiedziałem tutaj procedurę, sposób działania będą określały przepisy. Te przepisy co do stacji benzynowych, myjni samochodowych są dość restrykcyjne i precyzyjne i według tego pewnie będziemy tutaj musieli postępować. Powtarzam, jako strona tego też postępowania. Jesteśmy tutaj w dwóch rolach. A co możemy zrobić w tym wypadku? Bo panie burmistrzu, dostaliśmy dzisiaj piękną kwotę na wybudowanie pięknego parku na placu Olimpijczyka i no, sąsiedztwo no, nie bardzo będzie trafione chyba. Chciałbym doprecyzować. Park to my owszem zaczęliśmy budować, ale w pierwszym etapie założenia, czyli Park Jordanowski. W drugim etapie założyliśmy przebudowę placu Olimpijczyków i bynajmniej nie w kierunku parku, a bardziej miejsca przyjaznego mieszkańcom do spędzania wolnego czasu, które zakłada zwiększony udział zieleniu, ale do parku to już chcę ostudzić zapędy. No, ale do parku to temu miejscu będzie trochę... Jeszcze jedna taka sprawa, która gdyby ucichła i też chcielibyśmy się dowiedzieć, co ze Słonecznym Radlinem i Redutowami. O, sprawa wcale nie ucichła. Raczej po prostu ludzie pytają... w sensie debaty społecznej. Tak, tak. To tak, bo sprawa wcale nie ucichła. To ja powiem, na jakim jesteśmy etapie.
trwa wyliczanie efektu ekologicznego, ponieważ tak. Z jednej strony, postaram się, żeby było krótko. Z jednej strony, my wiemy i wszyscy jesteśmy do tej myśli przyzwyczajeni, że realizujemy projekt, który już ma tam 4, zależy jak liczyć, 4,5 roku. Tak naprawdę dla Urzędu Marszałkowskiego to my realizujemy nowy projekt, ponieważ mamy nowy nabór, mamy nowych ludzi. Mamy nowe instalacje w innych lokalizacjach. No i teraz tak. Raz patrzą na to, przecież projekt ma tyle lat, macie takie założenia, chcieliście tyle pieców, tyle fotowoltaiki o takiej mocy, tyle pomp, więc teraz nam to dajcie, tak, jako wnioskodawca. Ale z drugiej strony mówią, ale słuchajcie, to są nowi ludzie, nowe instalacje, nowe miejsca, proszę nam wyliczyć, jaki jest teraz efekt ekologiczny. No więc no, właśnie reakcja jest taka jak pana radnego, czyli łapiemy się za głowy, bo z jednej strony mamy ramy z 2017 roku, bo wtedy umówiliśmy się z mieszkańcami na ten projekt, a z drugiej strony musimy do tego dostosować czasy obecne, tak? Czyli inne moce instalacji, inne dostępne technologie i tak dalej, i tak dalej. I musimy wyliczyć efekt ekologiczny. Dlaczego? Dlatego, że część instalacji jest niedostępna. No, moce paneli fotowoltaicznych. 2017, a 2022 zupełnie inne. Słuchajcie, w 2017 roku piece na pelet wydawały się złotym środkiem, złotym gralem kotłowni w domach jednorodzinnych. Dzisiaj nie ma chętnych. Zresztą to pokazał nabór. Mimo promowania, zachęcania, mieszkańcy u nas jeszcze w miarę, ale i tak daleko nam do osiągnięcia limitu, w Rydutowach jest 8 kotów na pelet zadeklarowanych, a i to ostatnio na spotkaniu mówią ostrożnie, bo nam się wycofują z poprzedniego projektu, przychodzą już nawet ludzie w trakcie realizacji, mówią, wiecie co, dziękuję, nie chcę. I dla nas największym problemem dzisiaj jest to, że nie mamy chętnych na kotły na pelet. Dlaczego? Dlatego, że kotły na pelet dają największą zmianę, przynajmniej na papierze, największą zmianę w zakresie emisji CO2 do atmosfery. I teraz spróbujemy to ratować, bo inaczej, bo powiem Państwu tak. Bardzo chcemy ten projekt zrealizować. Mieszkańcy na pewno. Natomiast nie pozwolimy na sytuację, żeby dokumenty, które nas opuszczą, byłyby nierzetelne albo co gorsza zawierały takie naciągane dane. Dlaczego? Bo to się na nas zemści przy pierwszym rozliczeniu i będzie trzeba zwracać. Wiecie, jeżeli się ktoś pomyli i coś by się wydarzyło, to każdemu żywemu się może zdarzyć. Ale pisać się na coś takiego świadomie, nie ma mowy. Będziemy namawiać nadal Urząd Marszałkowski na zmiany. Na przykład na obniżenie dofinansowania. Natomiast Urząd Marszałkowski nam w takiej sytuacji mówi tak. Okej, ale wam się zmieni jakość projektu, bo jest mniej pieców na pelet, więc gorsze obniżenie emisyjności, więc mniej punktów. I my nie wiemy, czy jak wam nie obniżymy ilości punktów, to wy nadal będziecie mieć dofinansowanie. Więc różne scenariusze leżą na stole, no trwa to trochę, ale wyliczenie dla każdej z nieruchomości. Jeszcze teraz zdarzają się pytania, tu patrzę na Mariusza, naczelnika węglarza. Zdarzają się pytania jeszcze uzupełniające do ankiet, które złożyli mieszkańcy. A w którą stronę zwrócony jest dach? Bo nie zawsze to w tych ankietach jest zaznaczone. My pytamy, no czemu? No policzcie, tak? Tyle kilowat zapotrzebowania i płaski dach albo skośne. Nie, nie. Bo w perspektywie 365 dni takie lub inne ułożenie paneli generuje mi tyle albo tyle mocy. I co prawda przy jednej nieruchomości to są być może po przecinku jakieś cyfry, ale jak to pomnożę przez 200 instalacji fotowoltaicznych akurat, wychodzi mi różnica potężna. Zapotrzebowanie, wracam do pieców. Co potęguje problemy przy piecach? To, że mało osób zdecydowało się na te piece, czyli nie mamy, my jesteśmy bardzo daleko do wypełnienia limitu z 2017 roku. Tutaj o tym mówię, żeby pokazać jakby nieadekwatność tych czasów. I wtedy w 2017 roku mieszkańcy
zgłaszali zapotrzebowanie na piece o bardzo dużej mocy. To są nawet piece po 30 kW. Więc wartość, kwota, liczba mocy, której nam brakuje, jest potężna. Myśmy to już próbowali ratować różnymi. No musielibyśmy mieć kilka takich szkół i tam dać piece na pelet, tylko na pelet, żeby zbliżyć się do zrównoważenia tego, co nam brakuje. To są tak wielkie moce zapotrzebowane. Także to tak krótko, naprawdę bardzo spłyciłem, skróciłem, ale chcę pokazać, że to nie tak, że nic się nie dzieje, tylko no, na razie nie mamy z czym do mieszkańców wyjść, bo chcemy zrobić tak, że wyjdziemy do mieszkańców z jedną z dwóch informacji. Albo robimy i trzeba robić to, albo powiemy ludziom, przepraszam, z takich a takich powodów nie robimy. Myślę, że każdy inny komunikat prowadziłby tylko zamieszanie. To tak w dużym skrócie, dziękuję. Pan radny Likos. Ja chciałbym jeszcze najpierw wrócić do tej poprzedniej, tematu poprzedniej działki, gdzie ma powstać ta stacja benzynowa, stacja paliw. Czy to prawda, że miasto otrzymało podobno propozycję zakupu tej działki i ktoś stwierdził, że my nie jesteśmy zainteresowani? Czy było takie coś, miało coś takiego miejsce? Jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie, ani na piśmie, ani ustnie, przynajmniej ja i moi współpracownicy nie mieliśmy takiej oferty. To dziękuję. Następny temat chciałem zadać, właściwie wrócić taki temat, który już kiedyś był rzucony. To jest tytułem po prostu interwencji ludzi u mnie, którzy są zainteresowani, żeby rozważyć wykup na własność mieszkań komunalnych. Argumentują to między innymi tym, że w Wodzisławiu takie coś już funkcjonuje, działa, że tam można sobie wykupywać mieszkania, a tutaj no, chodzi o to, że jeżeli ludzie sobie urządzają te mieszkania na jakimś wysokim poziomie i później się chcą gdzieś przeprowadzić, żeby w jakiś sposób im się to wróciło, a w tej chwili wiadomo, że to zostaje do kogoś innego, jeżeli takowe mieszkanie opuszczają. Różne gminy mają różną politykę w zakresie wykupywania mieszkań. Najczęściej te wykupy odbywają się ze znaczną bonifikatą. W zależności od gminy nawet to dochodzi do 90%. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że corocznie przez wiele lat nasza Rada Miejska, niezależnie od składu, była prawie jednomyślna w przekazywaniu rok rocznie sukcesywnie środków na remonty gruntowne, czasem przebudowy naszych budynków mieszkalnych. W efekcie mamy rok 2022 i kiedy dochodzi do dyskusji, na przykład na Liderze, o którym tu była mowa, jesteśmy z panem naczelnikiem, o tym, jak duże miasta są daleko w termomodernizacji obiektów, budynków, wymiany źródeł ciepła, dostosowaniu do obowiązujących przepisów, na przykład na Śląsku, to my w zasadzie nie mamy z czym uczestniczyć w takiej dyskusji, bo my ostatni miejski budynek termomodernizujemy teraz, to jest na tak zwanym maszynioku. Przypomnę tylko, że koszty ponoszone przez miasto, przez nas wszystkich, na termomodernizację, przebudowy budynków wielorodzinnych wahały się od prawie 500 000 na Mikołajczyka małe bloki, aż do 2 000 000 z hakiem na Marcelu. I teraz wykup na pewno z punktu widzenia mieszkańca jest kuszący. Możemy taką dyskusję przeprowadzić, takie symulacje. Natomiast podejmując te decyzje, Rada Miejska, przygotowujący inwestycje, to co wnioskowaliśmy do instytucji, które nas dofinansowywały, pokazywaliśmy, że w 100% są to mieszkania komunalne, w najmie komunalnym lub socjalnym, to już nieważne, ale z komunalnego zasobu gminy, mieszkaniowego zasobu gminy. I też dlatego myślę, była takie zrozumienie i taka hojność rady, że, bo to naprawdę rok rocznie to szło niemałe pieniądze, ale dzięki temu dzisiaj mamy te rzeczy porobione. Możemy, panie radny, wrócić do tej dyskusji, żeby nie zostawiać jej zupełnie, bo rozumiem, pan też jest pod jakimś wpływem, ktoś po prostu powiedział, że tak, coś by było dobre. Nie chcielibyśmy też pana ani państwa zostawiać z tą myślą, że może byłoby to fajne. Możemy wrócić, możemy o tym podyskutować, chociażby na którejś jednej komisji, czy na wszystkich.
bo to tak trzeba warsztatowo, na rzetelnie przeliczyć, z czym się to wiąże. Szanowni Państwo, tu w najbliższym czasie organizujemy najpierw nasze robocze spotkania, potem dopiero do Państwa przyjdziemy, bo tu się kroi rewolucja, jeżeli chodzi o mieszkania, to raz, i o opłaty za mieszkania komunalne. Dzisiaj gminy są obowiązane do sprawdzenia dochodów tych wszystkich, którzy mieszkają w zasobach komunalnych. I bardzo się tego obawiamy, bo to może wywołać ogromne społeczne niepokoje, dlatego że jak Państwo wiecie, myśmy większość budynków przejmowali z zasobów zakładowych. W tych mieszkaniach mieszkali ludzie już o określonym statusie i z tymi dochodami, które były na tamten czas, nie weryfikowaliśmy, bo przepisy nam na to pozwalały. Dzisiaj do takich weryfikacji dochodów jesteśmy obligowani i to będzie budziło dość sporo zamieszania i tu będzie zależało od nas, jaką politykę dalej będziemy prowadzić. Także my z tym tematem, panie radny, przyjdziemy i to niebawem, bo to jest to, czym się musimy też zająć. A skoro pani przewodnicząca, jestem przy głosie, to jeszcze chciałam państwa prosić, żebyście mieli państwo na uwadze w związku z tym, że mamy te dofinansowania. Nasza pierwsza sesja planowana w czerwcu jest na 21. Chciałam tak zapowiedzieć, że nie jest wykluczone, że będziemy państwa prosić o jakąkolwiek nadzwyczajną sesję w ramach potrzeb, które nam będą wynikały z przeliczenia i budżetu i tych zadań, które przed nami są, czy to związane z ogłoszeniem przetargów. Także pamiętajcie Państwo, że jest możliwość sesji online, więc tu to jest dozwolone. Będziemy tu z panią przewodniczącą w kontakcie. No może być i w czerwcu. My tego dzisiaj nie umiemy jeszcze przewidzieć. To wczoraj tak nas trochę zaskoczyło, więc my dzisiaj też jeszcze przeliczamy i patrzymy, co mamy do zrobienia. Czy jeszcze są pytania radnych? To jeszcze pani Surma, a później pan Likos. Ja nie przypomnę, tylko dziękuję za głos. Właśnie chciałam przypomnieć właśnie tym mieszkańcom, którzy jeszcze nie zgłosili do tej centralnej ewidencji emisyjności, o czym wczoraj mówiła właśnie panu naczelnikowi, że to jest do 30 czerwca, żeby zgłaszać, żeby wszyscy mieszkańcy, ja próbuję tam swojego okręgu dzwonię i ludzie nie wiedzą w ogóle, o czym ja mówię, także może ktoś słucha, przekaże następnym, że to jest po prostu nasz obowiązek, to do lipca zeszłego roku, do 30 czerwca, żeby te, można to online zrobić przez komputer, albo można stacjonarnie przyjść tutaj do wydziału i pobrać wniosek i poddać. Dziękuję. Jeszcze pan radny Likos. Ja mam taki prosty temat, też rzucony przez mieszkańców. Byłem osobiście sprawdzić w kilku budynkach, żeby się przekonać, jak to naprawdę wygląda. I chodzi o coś takiego. W każdym budynku zazwyczaj są jakieś małe tablice ogłoszeń zaraz na wejściu przez główne drzwi. No i mieszkańcy, no może nie tyle, że się żalą, ale prosiliby, żeby była umieszczona informacja o jakichś podstawowych służbach w razie jakichś nagłych zdarzeń awaryjnych, bo tego w tej chwili nie ma. Czyli czy by dotyczyło to prądu, czy wodociągów, czy tam wody pitnej, czy kanalizacji. O. I czegoś takiego brakuje. Nie wiem, czy to jest problem, żeby w ogóle takie coś było. Mam na myśli przez ciągły tydzień oraz jeszcze chodziłoby mi też o weekend. Czy byłby jakiś taki numer telefonu przez weekend, jeżeli coś naprawdę złego się dzieje. Ostatnio miał miejsce właśnie z kanalizacją, coś takiego, że kanalizacja łapła i po prostu zatkało kanalizację i ludzie z górnych piętr spłukując zalewali tego na dole. I było to przez weekend i nie było się do kogo zwrócić i stąd to właśnie wynika takie rzeczy. Także z jednej strony dyżur weekendowy, a dwa w ogóle służby w ciągu tygodnia. Pan dyrektor Czesław Brachmański. Witam Państwa. Z takimi służbami jest ogromny problem z tego względu, że wyłonienie
firmy czy osoby zewnętrzne graniczy z cudem, w tej chwili nie ma takiej możliwości, a wyłonienie naszego pracownika, który by miał dyżur przez 24 godziny na dobę, też nie jest możliwe. Ja mam jednego instalatora, jednego elektryka. Takie zdarzenia są naprawdę bardzo sporadyczne. Generalnie naprawa instalacji, czy to elektrycznej, czy wodno-kanalizacyjnej w zasobie mieszkaniowym należy do najemcy. I wtedy najemca jest obowiązany do tego, żeby szukać firmy, osoby, która te czynności dokona. Ja tylko pani, dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Ja tylko chciałem do pani burmistrz i do pani również, żeby ku rozwadze podać, bo jak można sesję przeprowadzić online, to raczej trudno mi będzie prowadzić komisję infrastruktury online, a w tym czasie mam zapłacone w czasy, no więc pomiędzy 10 i 21. Nie trzeba będzie? Ale to by było pomiędzy 10 a 21? Nie wiem. Dobra, to się dowiem. Dziękuję. Jeżeli nie widzę więcej pytań, zamykam sesję Rady Miejskiej w Radlinie. Dziękuję wszystkim.